Otwieramy archiwum Kryminatorium. Za chwilę posłuchasz kompilacji odcinków opublikowanych na kanale w ostatnich latach. Tym razem wybrałem materiały o śledztwach, w których przełom pojawił się po wielu, wielu latach. Na premierowe odcinki podcastu zapraszam w każdy poniedziałek. Słuchaj na YouTube, Spotify i wszystkich innych aplikacjach podcastowych. Sprawa rodziny Eastburn. Bliscy Katie i Garego Eastburnów twierdzili, że była to miłość od pierwszego wejrzenia. Poznali się na początku lat 70. podczas gry w softball dla singli. Oboje mieli podobne plany i cele życiowe. Chcieli przede wszystkim założyć dużą rodzinę. Pobrali się, a w roku 1980 na świecie pojawiła się ich pierwsza córka, Kara. Dwa lata później urodził się Erin, po nim Jenna. Małżeństwo wciąż planowało kolejne dzieci. Gary liczył na to, że może pewnego dnia w końcu doczeka się syna. Po narodzinach dzieci kobieta poświęciła się ich wychowaniu. Domowymi finansami zajmował się jej mąż, wojskowy w stopniu kapitana. Z uwagi na jego zawód, rodzina co jakiś czas się przeprowadzała. W 1983 roku zamieszkali w Karolinie Północnej, niedaleko bazy wojskowej. Ich dom mieścił się w bardzo spokojnej okolicy. Jednak już dwa lata później życiowe plany znów się zmieniły. Kolejne spakowane bagaże i kolejna przeprowadzka. Tym razem do bardzo odległego dla nich miejsca, do Europy. Wtedy doszło do tragedii, która nie tylko opóźniła wyjazd, ale raz na zawsze zmieniła wszystko w życiu tej rodziny. Traktowali to jako początek nowego życia. W 1985 roku małżeństwo szykowało się do kolejnej przeprowadzki, tym razem nieco większej. Mieli przenieść się do bazy wojskowej pod Londynem w Wielkiej Brytanii. To było trudne dla całej rodziny, zwłaszcza dla dziewczynek, które nie chciały się wyprowadzać. Przyzwyczaiły się do tego życia i miały tam wiele koleżanek. Największym ciosem dla sióstr była informacja, że nie będą mogły zabrać ze sobą swojego ukochanego psa. Setter angielski o imieniu Dixie był przez wszystkich traktowany jak członek rodziny. Katie nie chciała go porzucać, ale niestety nie było innego wyjścia. Baza wojskowa, która zapewniła rodzinie zakwaterowanie, miała surowe zasady. Jedną z nich był zakaz trzymania jakichkolwiek zwierząt. Kobieta z bólem serca opublikowała w lokalnym dzienniku ogłoszenie. Szukała dla swojego psiaka nowego domu. Rodzina powoli przygotowywała się do wyprowadzki. Pakowali swoje rzeczy, zastanawiając się, jak będzie wyglądało ich nowe życie w angielskich realiach. Na dwa miesiące przed wyjazdem z kraju, Gary musiał odbyć obowiązkowe szkolenie wojskowe. W tym celu pojechał do oddalonego o 800 km ośrodka w Alabamie. Jego żona i córki zostały w domu. Kobieta miała dopiąć na ostatni guzik wszystkie sprawy związane z ich wylotem do Europy. Gdy jej mąż wyjechał do innego stanu, wszystko, co wiązało się zarówno z ich przeprowadzką, jak i domowymi obowiązkami, zostało wyłącznie na jej głowie. Ona oczywiście wolałaby, aby było inaczej. Chciała mieć męża przy sobie, ale zrozumiała, z czym wiązała się jego praca. To były zupełnie inne czasy, bez komórek i internetu. Aby mieć kontakt, pisali do siebie listy, a raz w tygodniu rozmawiali przez telefon. Kobieta za każdym razem nie mogła się doczekać tych rozmów z mężem. Rozłąka z nim była dla niej czymś najokropniejszym. Zwłaszcza w tak stresującym czasie jak przeprowadzka. Zazwyczaj dzwoniła do niego w soboty z samego rana, koło 8. 11 maja jednak nie zadzwoniła, więc to on zatelefonował. Nie odbierała. Na początku w ogóle się tym nie przejął. Przecież mogła nie usłyszeć. W końcu dom z trójką małych dzieci to bardzo głośne miejsce. A może musiała wyjść nagle do sklepu? Możliwości było wiele.
Może córki chciały iść pobawić się na placu zabaw, lub źle się poczuły i matka poszła z nimi do lekarza. Zadzwonił jeszcze raz, później kolejny i następny. Także nie odebrała. Dopiero wtedy Gary zaczął się niepokoić. Wciąż jednak starał się nie myśleć o najgorszym. Uważał, że musiał być jakiś poważny powód, dla którego żona nie odbierała. Był przekonany, że w ich następnej rozmowie wszystko się wyjaśni. Od kilku dni nikt nie widział w okolicy ani Katie, ani jej córek. Zwłaszcza jeden z sąsiadów zaniepokoił się tym faktem. Zazwyczaj często je widywał. Wychodziły na zakupy lub na plac zabaw. Ale teraz pod drzwiami domu wciąż leżały gazety dostarczone przez gońca. I to z kilku ostatnich dni. Mężczyzna zastanawiał się, czy może rodzina gdzieś wyjechała, na przykład odwiedzić krewnych. Przecież to niemożliwe, żeby wyprowadzili się wcześniej niż zapowiadali. Tym bardziej, że przed domem wciąż stał ich samochód. No właśnie, stał. Od jakiegoś czasu nikt nim nie wyjeżdżał. Mniej więcej od kiedy przestał widywać kobietę i jej córki. Nie dopuszczał do siebie myśli, że w domu mogło wydarzyć się coś złego. Jednak mimo wszystko postanowił to sprawdzić. Poszedł i zapukał do drzwi. Raz, drugi i trzeci. Nikt nie otworzył. Nikt też nie kazał mu wejść do środka. Ta rodzina nigdy nie unikała kontaktów z sąsiadami. Mężczyzna pomyślał, że po prostu nikogo nie było w domu. Chciał już odejść, gdy nagle z głębi domu usłyszał płacz dziecka. Bardzo go to zaniepokoiło, ale nie chciał wchodzić do środka na własną rękę. Postanowił najpierw zadzwonić do lokalnego szeryfa. Niedługo później przed domem stał już policyjny radiowóz. Przybyły pod dom policjant próbował otworzyć drzwi, ale były zamknięte. Postanowił więc wspiąć się do okna na pierwszym piętrze. Następnie przeciął moskitierę w oknie i wszedł do środka. Okazało się, że znalazł się w sypialni najmłodszej z dziewczynek, mającej wówczas nieco mniej niż 2 latka. To właśnie ona przeraźliwie płakała. Już na pierwszy rzut oka oficer zauważył widoczne ślady zaniedbania. Dziewczynka nie miała zmienionej pieluchy. Dodatkowo musiało już minąć sporo czasu od kiedy jadła i piła po raz ostatni. Policjant wyniósł dziecko na zewnątrz i wrócił do środka, aby sprawdzić, co z resztą domowników. Już kiedy pierwszy raz tam wszedł, wyczuł dziwny zapach, przypominający zgniliznę. Starał się odsuwać od siebie myśl, że to odór śmierci, ale gdy zaczął rozglądać się po domu, prawda szybko wyszła na jaw. Ujrzał przerażający widok. Od razu zawiadomił funkcjonariuszy z Wydziału Zabójstw. Pamiętam ten dzień. Wyjątkowo piękny, wiosenny i ciepły. Razem z kolegą z wydziału pojechaliśmy do tego domu. Wszystkie okna były szczelnie pozamykane. Wewnątrz panował niesamowity zaduch. Śmierć ma swój okropny zapach. Nie da się go porównać do niczego innego. Właśnie ten zapach uderzył w nas, gdy tylko weszliśmy do środka. Nigdy nie zapomnę tej przerażającej chwili. W salonie odnaleziono 5-letnią Karę. Leżała pod kocem z Gwiezdnych Wojen. Dziecko się nie ruszało, ale funkcjonariusze mieli nadzieję, że to ze strachu lub po prostu straciło przytomność. Kiedy ją odkryli, okazało się, że dziewczynka nie żyła. Na jej klatce piersiowej zauważyli wiele ran kłutych. Przecięcie widniało również na jej gardle. Wokół było mnóstwo krwi. Poszli dalej. W sypialni rodziców na łóżku leżała martwa 3-latka z identycznymi ranami jak jej starsza siostra. Sprawca ugodził ją nożem w gardło, klatkę piersiową i plecy. Po drugiej stronie łóżka leżała matka. Miała poderżnięte gardło, rany w okolicach pleców i klatki piersiowej. To jednak nie wszystko. Od pasa w dół była naga, co mogło sugerować tylko jedno. Przed swoją śmiercią prawdopodobnie została zgwałcona.
Sekcja zwłok potwierdziła, że wszystkie trzy ofiary zostały zaatakowane nożem. Ciosy były silne i zdecydowane. W dodatku tak głębokie, że każdy z nich mógł okazać się śmiertelny. Dorosła kobieta została dźgnięta aż 15 razy. Badanie potwierdziło, że sprawca ją zgwałcił. Na miejscu znaleziono jego nasienie. Tylko mała Jenna miała szczęście. Być może zabójca nie zdawał sobie sprawy, że w tym domu było jeszcze jedno dziecko. Niespełna dwuletnia dziewczynka nie odniosła żadnych obrażeń. Była tylko odwodniona i miała biegunkę. Została przewieziona do szpitala. Na miejscu zbrodni odnaleziono rozrzucone niedbale części damskiej garderoby. Spodnie, porwane majtki, guziki od bluzki. Należały do Katie i wszystko wskazywało na to, że sprawca musiał zerwać z niej te rzeczy w trakcie napaści seksualnej. W domu zabezpieczono dużo materiału biologicznego w postaci odcisków palców i włosów. Część należała do ofiar, a część do zabójcy. Ślady stóp na podłodze czy krew na ręczniku w łazience na pewno nie pochodziły od ofiar. Technicy kryminalistyczni przeprowadzili również test luminolem, który świeci, gdy substancja chemiczna reaguje z żelazem w hemoglobinie. Dzięki temu wykazano, że w łazience, na podłodze i ścianach były ślady krwi. Ktoś ewidentnie usiłował nieudolnie posprzątać miejsce zbrodni. Wszystko na to wskazywało, że tą osobą był zabójca. Przeszukanie domu dostarczyło śledczym innej cennej informacji. Okazało się, że sprawca nie tylko zabił i zgwałcił, ale również dokonał kradzieży, co mogło wskazywać na motyw finansowy. Policjanci prowadzący sprawę zastanawiali się, co takiego właściwie nim kierowało. Biorąc pod uwagę wszystkie ślady i dowody, które udało się zgromadzić, dość prawdopodobne wydawały się skłonności sadystyczne. Wszystkim ofiarom zadano liczne i agresywne ciosy nożem. Zamordowano nie tylko dorosłą kobietę, ale też dwie dziewczynki. Zabójca w żaden sposób ich nie oszczędził, choć były jeszcze małymi dziećmi. Sprawca mógł zmagać się z jakimiś problemami finansowymi, choć zdaniem śledczych nie było to jego pierwotnym motywem. Podejrzewano, że po prostu skorzystał z okazji do zabrania ze sobą kilku wartościowych rzeczy. Zginęły także pieniądze i karta kredytowa. Zastanawiano się, kim był ten potwór. Czym na co dzień się zajmował i przede wszystkim, czy miał własną rodzinę. Trudno było sobie wyobrazić, by ktoś, kto dokonał potrójnej zbrodni, mógł być ojcem i mężem. Już na początku śledztwa do policjantów zgłosił się świadek, który posiadał cenne informacje. Był to mężczyzna, który mieszkał w okolicy. Pracował jako woźny w szkole. W piątek, 10 maja, w godzinach wczesnoporannych, widział nieznajomego, który kręcił się w pobliżu domu ofiar. Było jeszcze bardzo wcześnie, około 3:30 nad ranem. Zobaczyłem białego, wysokiego mężczyznę. Miał na sobie dżinsy, czarną kurtkę z charakterystycznym logiem oraz wełnianą czapkę. Opuszczał podjazd należący do tej zamordowanej rodziny. Pamiętam, że niósł ze sobą duży worek na śmieci. Przewiesił go sobie przez ramię. Tajemniczy mężczyzna wsiadł za kierownicę białego Chevroleta. Dzięki tym zeznaniom udało się stworzyć portret pamięciowy. Wszystko wskazywało na to, że był to zabójca. Sekcja wykazała, że do zbrodni najprawdopodobniej doszło 9 maja wieczorem lub w nocy. Przesłuchanie sąsiadów wykazało, że Katie była widziana w czwartek, w godzinach porannych i wczesnym popołudniem. W piątek już nie wychodziła z domu. Przestała również odbierać gazety spod drzwi. Aby dobrze zrozumieć tę historię, musimy cofnąć się do 7 maja i powrócić do wątku związanego z psem. Ukochana suczka nie mogła wyruszyć ze swoimi właścicielami w podróż do Wielkiej Brytanii. Rodzina musiała przestrzegać surowych zasad narzuconych przez wojsko. Po
Poza tym pies był schorowany i stary, a Katie bała się, że mogłaby źle znieść podróż i zaadaptowanie się do nowego otoczenia. Dlatego zamieściła w gazecie ogłoszenie. Chciała, aby pies trafił w dobre ręce, najlepiej do domu, w którym był już inny zwierzak. Na krótko przed zabójstwem miała zgłosić się osoba zainteresowana adopcją psa. Telefon odebrała niania, która od czasu do czasu pomagała rodzinie w zajmowaniu się dziećmi. Porozmawiała przez chwilę z kobietą, która przedstawiła się jako Angela. Następnie spisała jej dane na karteczce i zostawiła ją dla swojej pracodawczyni, by ta się z nią skontaktowała. Śledczy spróbowali odnaleźć tę kartkę, ale niestety przepadła bez śladu. Kiedy policjanci pojawili się na miejscu zbrodni, psa nigdzie nie było. Od sąsiadów dowiedzieli się, że 7 maja po zwierzę białym samochodem przyjechał jakiś mężczyzna. Jego opis pasował do portretu pamięciowego tajemniczego mężczyzny, który 3 dni później zauważony był w pobliżu domu. Wkrótce jego rysopis został opublikowany w mediach, zarówno stanowych, jak i ogólnokrajowych. W środę 15 maja małżeństwo Hennis jadło obiad oglądając telewizję. W popołudniowym wydaniu wiadomości podano, że kilka dni wcześniej w pobliskiej miejscowości zamordowano 31-letnią kobietę i 2 jej dzieci. Początkowo para nie zwróciła na te informacje szczególnej uwagi, ale kiedy reporterzy przedstawili rysopis podejrzanego oraz wygląd samochodu, którym się poruszał, osłupieli. Wszystko pasowało do Timothy'ego, który razem z żoną oglądał wiadomości. Przestraszył się, że policja podejrzewa go o coś, czego przecież nie zrobił. Po chwili oboje zdali sobie sprawę z ważnego faktu. Dosłownie tydzień wcześniej faktycznie mężczyzna odwiedził dom tej zamordowanej kobiety. Przyjechał pod ten adres, aby odebrać psa. Jego żona miała na imię Angela. To pasowało do zeznań niani, która twierdziła, że dzwoniąca kobieta zainteresowana ogłoszeniem tak się właśnie przedstawiła. Małżeństwo postanowiło pojechać do miejscowego komisariatu policji, aby wyjaśnić tę sprawę. Mężczyzna wciąż powtarzał, że to nieporozumienie, a żona nie miała powodów, żeby mu nie wierzyć. Znali się bardzo długo. Niedawno urodziła im się córka. Był szczęśliwym i dumnym ojcem. Nie mógłby skrzywdzić nawet mucha, co dopiero kobiety i jej małych dzieci. Mężczyzna zgłosił się na policję, aby zapewnić, że nie ma nic wspólnego z potrójnym morderstwem i że to nie jego powinni szukać. Kiedy tylko funkcjonariusze go ujrzeli, mieli co do niego pewne przeczucia. Byli niemalże przekonani, że to właśnie on jest człowiekiem, którego widział woźny w piątek nad ranem. Chociaż z drugiej strony, zabójcy, gdy widzą doniesienia o tym, że mogą być poszukiwani przez policję, z reguły raczej uciekają lub ukrywają się, a nie zaglądają do paszczy lwa, przychodząc na komisariat. Timothy Hennis, urodzony w 1985 roku, był także związany z wojskiem. Przez pewien czas służył w tej samej bazie wojskowej, co mąż zamordowanej kobiety. Jednak przed zabraniem od tej rodziny psa nigdy wcześniej ich nie spotkał. Widziałem tę kobietę tylko raz, we wtorek, 7 maja, gdy przekazała mi psa. Nie miałem nawet pojęcia, jak się nazywa. 2 dni później, w czwartek wieczorem, zadzwoniła do nas. Chciała się upewnić, czy jej pupil trafił w dobre ręce i że udało mu się dogadać z naszym starym psem. Mężczyzna zarzekał się, że to był ich jedyny kontakt. Policjanci, którzy go przesłuchiwali, odnieśli jednak wrażenie, że ten człowiek coś przed nimi skrywał. Podczas rozmowy z nimi był dziwnie poddenerwowany. W pewnym momencie zaczął być nawet arogancki. Zapytano go otwarcie, co robił w czwartek wieczorem. Odpowiedział, że zawiózł żonę i córkę do teściów, a potem wrócił do domu. W drodze powrotnej zatrzymał się tylko raz, na stacji benzynowej, aby zatankować. Szybko okazało się, że kłamał. Jego była partnerka opowiedziała, że tamtego wieczoru Tim ją odwiedził. Kobieta również była w nowym związku, ale nadal utrzymywała z nim kontakt.
Kiedy do niej przyjechał, sprawiał wrażenie lekko przybitego, bo żona zostawiła go na kilka dni. Szukał towarzystwa, ale była dziewczyna nie miała zamiaru go pocieszyć. Dlatego zrezygnowany opuścił jej dom. Z jakiego powodu nie wspomniał o tej wizycie policjantom? Czyżby bał się, że żona się o wszystkim dowie? A może chodziło o coś zupełnie innego? Co jeśli szukał przygodnego seksu i kiedy była partnerka go odrzuciła, postanowił poszukać go gdzieś indziej? Co jeśli przypomniał sobie o kobiecie, z którą widział się 2 dni wcześniej? Z krótkiej rozmowy z nią mógł dowiedzieć się, że jej mąż, podobnie jak on, jest wojskowym i że wyjechał na szkolenie. Właścicielka psa była w domu sama z dziećmi. Czy pomyślał wtedy, że samotna kobieta chętnie poświęci mu trochę czasu? A może udał się do niej bezpośrednio, z zamiarem użycia przemocy? Podobne pytania zadawali sobie policjanci. Aby na nie odpowiedzieć, śledczy postanowili dokładnie sprawdzić tego człowieka. W trakcie przesłuchania zrobiono mu zdjęcie. Fotografię pokazano woźnemu. Dołączono do niej zdjęcia kilku innych osób, bardzo podobnych do podejrzanego. Świadek przyjrzał im się dokładnie i zdecydowanie wskazał na Timothy'ego. Był przekonany, że 10 maja to właśnie on znalazł się pod domem ofiar. Śledczy chcieli od razu go aresztować, ale wiedzieli, że najpierw powinni przeszukać jego dom i znaleźć jakieś dowody, na przykład charakterystyczną kurtkę, którą zabójca miał na sobie. Musieli go jednak wypuścić do domu, bo nie mieli nakazu aresztowania. Wtedy nie mieli też jeszcze nakazu przeszukania jego domu. Otrzymali go dopiero kilka godzin później. Timothy został ujęty we własnym domu. Kiedy policjanci zakuwali go w kajdanki, zaczął rzucać do nich kpiące teksty. Zapytał m.in., czy są pewni, co robią. Oskarżony otrzymał możliwość przyjęcia ugody. 2 zarzuty zabójstwa 2. stopnia, za które groziło podwójne dożywocie. Odrzucił tę ofertę. Twierdził, że jest niewinny i nie pójdzie siedzieć za coś, czego nie zrobił. Proces ruszył latem 1986 roku. Na sali sądowej woźny, który już na tym etapie policyjnego śledztwa rozpoznał Hennisa, jeszcze raz potwierdził, że jego właśnie widział. Policja dotarła również do innego niezwykle ważnego świadka. Okazało się, że 10 i 11 maja ktoś skorzystał z karty należącej do ofiary i wybrał z niej 2 razy po $150. Ustalono, z którego bankomatu dokonano tych wypłat. W tym samym czasie z bankomatu korzystała jeszcze pewna kobieta. Policjanci ustalili jej tożsamość i z nią porozmawiali. Świadek przyznała, że jej uwagę zwrócił pewien mężczyzna. Był wysoki, miał jasne włosy i przyjechał białym samochodem. Podczas procesu ta kobieta zeznała, że tym człowiekiem był oskarżony. Warto podkreślić, że czynsz, który oskarżony płacił za dom, w którym mieszkał ze swoją rodziną, wynosił $300. Dokładnie taka sama suma została wybrana z konta należącego do ofiary. Ponadto oskarżony spóźnił się z zapłatą w maju 1985 roku. Termin uiszczenia wpłaty pokrywał się z datami zabójstwa i wypłacenia pieniędzy z bankomatu. Timothy był posiadaczem kurtki z charakterystycznym logo, które zapamiętał woźny. W czasie, kiedy policja odkryła zwłoki ofiar i rozpoczęła śledztwo, mężczyzna zaniósł tę kurtkę do pralni. Nie znaleziono na niej śladów krwi, ale policjanci uważali, że to nie mógł być przypadek, że oskarżony miał taką samą kurtkę i taki sam samochód jak zabójca. Nie udało się w pełni wykorzystać wszystkich śladów biologicznych, gdyż ówczesne metody kryminalistyczne na to nie pozwalały. Na sali sądowej prokurator często posługiwał się fotografiami z miejsca zdarzenia. Chciał jak najdokładniej zobrazować, do jakiej zbrodni tam doszło. To nie podobało się obronie, która uważała, że jest to celowa zagrywka, która ma za zadanie wpłynąć na ławy przysięgłych i wymusić na nich wydanie wyroku skazującego. Wkrótce zapadł wyrok. Oskarżonego uznano winnym potrójnego zabójstwa i pojedynczego zgwałcenia. Skazano go na karę śmierci. Niedługo później, w lipcu 1986 roku, oczekujący na egzekucję Timothy otrzymał list.
ktoś anonimowo napisał. Drogi panie, to ja popełniłem te zbrodnie. Zabiłem kobietę i jej córki. Bardzo mi przykro, że to pan został za to skazany. Gdy to czytasz, ja od dawna jestem bezpieczny, gdzieś w Karolinie Północnej. Dziękuję ci. Podpisano pan X. List dotarł również do szeryfa. Próbowano odkryć tożsamość nadawcy, ale nie było żadnych śladów, które to umożliwiły. Nie było też pewności, czy nie jest to jakaś zagrywka ze strony skazańca, który mógł zlecić komuś bliskiemu wysłanie takiej treści. Mimo wszystko, policja i prokuratura nie miała wątpliwości, że skazano właściwą osobę. Gary czuł pewną ulgę, że morderca jego rodziny siedzi za kratkami i niebawem zostanie stracony. W 1988 roku wraz z najmłodszą córką wyjechał do Wielkiej Brytanii. Kilka miesięcy później otrzymał telefon, że powinien wracać do Stanów. Okazało się, że adwokaci skazańca złożyli apelację w Sądzie Najwyższym. Argumentowano, że już na etapie śledztwa pojawiły się pewne nieprawidłowości, a sam proces nie był szczególnie obiektywny. Poza tym nie można było zignorować anonimu, w którym ktoś inny przyznał się do popełnienia zbrodni. Sąd Najwyższy zdecydował o tym, że proces zostanie powtórzony. Obrońcy zebrali szereg dowodów i argumentów, które miały przedstawić oskarżonego jako niewinnego mężczyznę, który stał się kozłem ofiarnym. Na początku zdyskredytowano kluczowego świadka. Woźnego, który wczesnym rankiem szedł do pracy i widział podejrzanego mężczyznę obok domu ofiar. Obrońcy skazanego twierdzili, że jest to niewiarygodny świadek, który sporą część życia spędził na ulicy. Do tego uzależniony od alkoholu. W przeszłości miał problemy z prawem. Na sali sądowej nazwano go kłamcą i złodziejem. Kilka przestępstw popełnił w okresie pomiędzy procesami. Stwierdzono, że detektywi prowadzący śledztwo w sprawie potrójnego zabójstwa chronili tego człowieka. Kartą przetargową miały być jego zeznania. By jeszcze bardziej podkreślić, że ten człowiek nie mówi prawdy, przypomniano jego słowa, które dotyczyły pogody tej feralnej nocy. Świadek twierdził, że była to ładna i gwieździsta noc. Poproszono o opinię eksperta w zakresie meteorologii, który zeznał, że noc z 9 na 10 maja była pochmurna, a warunki atmosferyczne nie były zbyt korzystne. Znaleziono innych świadków, których zeznania potwierdziły stanowisko obrony. Kobieta z sąsiedztwa widziała nad ranem 10 maja w pobliżu domu ofiary mężczyznę, który opisem nie przypominał oskarżonego. Miał długie włosy i poruszał się jasnym vanem. Próbowano udowodnić, że ktoś inny mógł zabić kobietę i jej córki. Już wcześniej pojawiały się podejrzenia, że 31-latka miała tajemniczego wielbiciela, który z czasem stał się jej prześladowcą. Niania zeznała, że od pewnego czasu do domu wydzwaniał ktoś, kto opowiadał jej pracodawczyni o czymś o charakterze seksualnym. Matka trójki dzieci czuła się tym obrzydzona, ale nie wiedziała, co z tym zrobić. Nigdy nie ustalono, kto dzwonił, ale wykluczono możliwość, by telefonującym był oskarżony. Skoro był to ktoś inny, to ta sama osoba mogła dokonać tych morderstw, argumentowano. Zakwestionowano jeszcze inne dowody. Ślady stóp, które zabezpieczono na miejscu zbrodni, nie pasują rozmiarem do obuwia noszonego przez mojego klienta. Plama krwi z ręcznika również nie należy ani do mojego klienta, ani do ofiar. Podobnie jest z włosami łonowymi. Myślę, że to jasno pokazuje, że w tym domu był inny mężczyzna, który popełnił zbrodnię. Koronnym argumentem przemawiającym za niewinnością oskarżonego był fakt, że na jego kurtce również nie było krwi. Co prawda została ona wyczyszczona w pralni, ale ekspert od takich śladów wypowiedział się na ten temat. Wyjaśnił, że nawet dogłębne czyszczenie nie jest w stanie wyeliminować wszystkich śladów krwi z tkanin. Wobec powyższych pojawiły się poważne wątpliwości, czy pierwsza instancja wydała słuszny wyrok.
Kiedy zapadł drugi wyrok, oskarżony usłyszał, że został wcześniej niesłusznie skazany i może w końcu wyjść na wolność. Taka decyzja sądu była ciosem dla bliskich ofiar, ale musieli nauczyć się z tym żyć. Gary na początku lat 90. ponownie się ożenił. Kilka lat spędził z córką i nową żoną w Wielkiej Brytanii, ale później wrócił do ojczyzny. Zamieszkał w Waszyngtonie. Tim Hennis, którego uznano również za ofiarę w tej sprawie, wrócił do normalnego życia. Mężczyzna po uniewinnieniu ponownie zaciągnął się do wojska. Uczestniczył w misji wojskowej, m.in. w Iraku i Somalii. Został kilkukrotnie odznaczony i nagrodzony za swoją służbę. W 2004 roku przeszedł na emeryturę i rozpoczął pracę w oczyszczalni ścieków. Wiódł spokojne życie u boku żony i córki. Jednak śledczy nie zapomnieli o nim. Choć został uniewinniony od wszystkich zarzutów, policjanci mieli przeczucie, że to on był sprawcą. Nie mogli pogodzić się z myślą, że ten człowiek jest na wolności. Po latach, kiedy pojawiły się nowe możliwości związane z badaniem DNA, postanowiono zbadać próbkę nasienia zabójcy. Porównano ją z materiałem biologicznym należącym do Timothy'ego. W czerwcu 2006 roku przyszły wyniki, które jednoznacznie wykazały, że to on zgwałcił ofiarę. Timothy mógł się jednak z tego wywinąć. Prawo stało po jego stronie, a konkretnie 5. poprawka do konstytucji. Klauzula podwójnego zagrożenia zabrania ponownego procesu po uniewinnieniu. Wtedy pojawiła się myśl, by mężczyznę osądził sąd wojskowy. W 2006 roku przełożony wezwał go do służby. Był to tylko pretekst, aby móc postawić go w stan oskarżenia. Trzeci już proces ruszył w marcu 2010 roku. Obrona zaczęła forsować tezę, że Tim odbył dobrowolny stosunek seksualny z 31-latką, po którym opuścił jej dom. W ten sposób tłumaczono obecność jego nasienia na miejscu zbrodni. Jednak sam oskarżony zaprzeczył temu. Powiedział, że widział ją tylko raz w życiu, kiedy odbierał psa i nie miał z nią żadnego kontaktu seksualnego. Kilka tygodni później sąd wojskowy uznał go winnym postawionych mu zarzutów i skazał na karę śmierci. Skazany liczył na to, że ponownie uda mu się uciec przed sprawiedliwością. Przy pomocy prawników odwoływał się od decyzji sądu. Złożył apelację. Twierdził, że armia nie ma jurysdykcji, by sądzić go za morderstwa i gwałt. Wszystkie jego starania zostały odrzucone. Obecnie przebywa w koszarach dyscyplinarnych w stanie Kansas w oczekiwaniu na wykonanie orzeczonego wyroku. Mimo to w tej sprawie nadal jest kilka nieścisłości. Do kogo należała krew na ręczniku oraz ślady stóp na podłodze? Śledczy nie są w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania. Pojawiają się głosy, że ta zbrodnia ma drugie dno. Tylko co się za tym kryje? Czy Timothy faktycznie jest niewinny? A co jeśli ktoś mu pomagał, a sprawców było dwóch? Sprawa Colin Stan. Zacznijmy od początku, od tego, kim jest Colin. Dziewczyna urodziła się i wychowała się w Riverside, w Kalifornii. Była zżyta ze swoimi bliskimi, zwłaszcza rodzicami, którzy rozwiedli się, kiedy ona miała zaledwie 3 lata. Od zawsze była kreatywną i artystyczną duszą, ale nie lubiła się uczyć. Była wolnym duchem, wolała odkrywać nowe po swojemu. Krótko przed swoimi 17 urodzinami porzuciła liceum i poślubiła kilka lat starszego mężczyznę. Znali się zaledwie od kilku miesięcy, a mimo to podjęli decyzję, aby się pobrać. Po ślubie zamieszkali w stanie Ohio. Jednak ich małżeństwo nie przetrwało próby czasu. Oboje byli po prostu zbyt młodzi na tak poważne zobowiązanie. Na jakiś czas wróciła do rodzinnego domu. Później zamieszkała z parą przyjaciół. W międzyczasie podejmowała się różnych prac, które pozwalały jej zdobyć środki na przeżycie. 19 maja 1977 roku jedna z jej przyjaciółek obchodziła urodziny. Postanowiła zrobić jej prezent w postaci niezapowiedzianych odwiedzin. Wybrała się więc w daleką podróż do północnej części Kalifornii. Lubiła korzystać z dość nietypowej formy komunikacji.
Była zwolenniczką przygód, dlatego najczęściej podróżowała autostopem zamiast autobusem czy pociągiem. Oszczędzała przy tym sporo pieniędzy. Tamtego czwartkowego dnia zdecydowała, że właśnie w taki sposób dotrze do swojej przyjaciółki. Pogoda nie była dobra dla osób próbujących złapać okazję. Mocno wiało i było zimno. Colin miała na sobie kurtkę w kratę, półbuty, sweter i jeansy. Do swojej torby spakowała ubranie na zmianę. Wyszła z domu około 11. Swoim współlokatorom powiedziała, że wróci w sobotę. Młoda kobieta szybko znalazła pierwszą podwózkę. Przejechała kilkadziesiąt kilometrów. Później zatrzymał się następny kierowca. O godzinie 16 próbowała zatrzymać kolejny samochód. Miała spore doświadczenie w takich podróżach. Kierowała się jasnymi zasadami. Wiedziała, komu może ufać, a komu nie. Nigdy nie wsiadała do aut, którymi jechali sami mężczyźni. Ale tamtego dnia to głównie tacy się przy niej zatrzymywali. Niektórzy z nich już na pierwszy rzut oka wyglądali podejrzanie. Czasami byli zbyt nachalni. Do żadnego z takich samochodów nie wsiadła. Iskierka nadziei zapaliła się w momencie, kiedy zatrzymała się para, kobieta i mężczyzna. Uważała, że takim osobom można zaufać. Była przekonana, że nawet gdyby mężczyzna miał wobec niej złe zamiary, to przy swojej partnerce nie odważyłby się zrobić jej krzywdy. Ale okazało się, że jechali w zupełnie innym kierunku, więc szybko się pożegnali. Wciąż stała przy drodze, marząc, aby zatrzymała się przy niej właściwa osoba. Po chwili zauważyła zwalniający pojazd. Podeszła i zajrzała do środka. Mężczyzna, kobieta i malutkie dziecko. Rodzice mogli być w jej wieku, może jedynie trochę starsi. To wzbudziło jej zaufanie, dlatego wsiadła do środka. Za kierownicą siedział 23-letni Cameron Hooker. Jego 19-letnia żona, Janice, trzymała na rękach 8-miesięczną córeczkę. Młode małżeństwo sprawiało wrażenie ludzi niezwykle sympatycznych. W dodatku jechali w tym samym kierunku co ona. Pomyślała, że szczęście się do niej uśmiechnęło. W trakcie podróży Colin pobrudziła sobie sweter, więc zatrzymali się na najbliższej stacji benzynowej, aby mogła się przebrać. Młodzi rodzice wydawali się życzliwi. W pewnym momencie dziewczyna pomyślała, że są dla niej zbyt mili. Zaczęła się zastanawiać, czy powinna im ufać, a może tylko takich udają. Nagle pojawiły się w jej głowie czarne myśli. Zaczęła się nawet zastanawiać, czy nie uciec przez okno w łazience. Zazwyczaj słuchała swojej intuicji, która rzadko kiedy ją myliła. Jednak była już tak blisko celu. Czy powinna złapać inną okazję? A co jeśli nikt się nie zatrzyma? Było już późno, a ona robiła się coraz bardziej zmęczona. W końcu pomyślała, że tym razem przesadza. Przecież byli mniej więcej w jej wieku. Podróżowali z małym dzieckiem. Dlaczego mieliby chcieć zrobić jej jakąś krzywdę? Zdecydowała do nich wrócić. Kiedy Jenny podzieliła się z nią słodyczami, wzięła to za miły gest. Zaczęli jej opowiadać o jaskiniach lodowych, których nie brakuje w północnej Kalifornii. W pewnym momencie Cameron zaproponowała odwiedzenie jednej z nich. Nagle kierowca stwierdził, że w okolicy, przez którą właśnie przejeżdżali, znajduje się kilka takich jaskiń i że fajnie byłoby zobaczyć choć jedną z nich. Jego żonie spodobał się ten pomysł. Zapytał więc swoją pasażerkę, czy nie ma ona nic przeciwko, aby zatrzymali się na chwilę. 20-latka nie miała najmniejszej ochoty na zwiedzanie jaskini, ale z grzeczności nie zaprotestowała. Zatrzymali się kilka kilometrów dalej. Jenny z córeczką wysiadła z auta. Chwilę później jej mąż przesiadł się na siedzenie pasażera. Spojrzał na dziewczynę, w okamgnieniu znalazł się tuż przy niej. W dłoni trzymał nóż, który zbliżył do jej gardła. Kazał jej unieść ręce nad głowę. Przerażona 20-latka nie była w stanie się ruszyć. Kiedy przycisnął ostrze do jej szyi, posłusznie wykonała jego polecenie. Wtedy wykręcił jej ręce do tyłu i założył na nie kajdanki. Kawałkiem materiału zakrył jej oczy. Zakneblował też usta, aby nie mogła krzyczeć. Ale na tym się nie skończyło. Nogi dziewczyny również zostały skrępowane. Na koniec kazał jej się położyć.
Wtedy na jej głowę nałożył jakiś przedmiot. Poczuła, jak coś ciężkiego zatrzaskuje się na jej szyi. Początkowo nie rozpoznała, co to mogło być. Później domyśliła się, że było to pudełko, które przez cały czas leżało na siedzeniu obok niej. Wcześniej zwróciła na nie uwagę tylko przelotnie, zastanawiając się, do czego może służyć. Nie zapytała o to, bo nie chciała być wścibska. Gdy mężczyzna przykrył ją śpiworem, zawołał żonę. Kobieta wróciła do środka. Wtedy odjechali. Nie pamiętała, jak długo trwała podróż, ale każda minuta dłużyła jej się w nieskończoność. Nic nie widziała. Niewiele też słyszała, bo pudełko, które miała na głowie, skutecznie zagłuszało dźwięki. Była przerażona. Jej serce waliło jak młot. Wpadła w panikę. Było jej okropnie duszno. Miała ograniczony dopływ powietrza, co bardzo utrudniało oddychanie. Po pewnym czasie samochód się zatrzymał. Poczuła, jak ktoś wyciąga ją ze środka i stawia na nogi. Później ściąga z jej głowy ciężkie pudełko. Zobaczyła Camerona. Zaprowadził ją do domu, do piwnicy. Zdjął knebel z jej ust. Zagroził, że jeśli krzyknie, skończy się to dla niej tragicznie. Przerażona dwudziestolatka nie chciała mu się sprzeciwiać. Wiedziała, że nie żartował i czuła, że zdolny jest do wszystkiego. Pomógł jej na czymś stanąć. Wyczuła, że była to jakaś skrzynia. Porywacz uwolnił jej nadgarstki, a kajdanki oraz skórzany pasek przyczepił na rurę, która biegła wzdłuż sufitu. Ponownie zakuł jej ręce, które teraz miała zawieszone nad głową. Rozebrał dziewczynę do naga, a później wyjął spod jej nóg skrzynię. Następnie wziął bicz, którym zaczął torturować zwisającą z sufitu ofiarę. Kilka minut później w piwnicy pojawiła się jego żona. Porywacz ponownie wsunął pod nogi dziewczyny skrzynię, pozwalając jej trochę odpocząć. W milczeniu patrzyła, jak stojąca przed nią para zaczęła uprawiać seks. Kiedy skończyli, mężczyzna powrócił do torturowania Colin. Później oprawca zdjął dziewczynę z tego narzędzia tortur. Związał jej nogi, nałożył na głowę to dziwne pudełko i zamknął ją w ciasnej skrzyni przypominającej trumnę. Spędziła w niej wiele godzin. Bez jedzenia, picia i możliwości skorzystania z toalety. Widziała tylko ciemność. Dźwięki, które do niej dochodziły, były bardzo ciche. Nie mogła się poruszyć. Cała była obolała od ciosów, które otrzymała. Myślała wtedy, że to najtragiczniejsza noc w jej życiu, ale najgorsze miało dopiero nadejść. Mogłoby się wydawać, że mężczyzna, którego fascynuje zadawanie bólu i upokorzenia, musi mieć za sobą traumatyczne dzieciństwo. Brak relacji z ojcem, kiepska komunikacja z matką, zaniedbanie lub doświadczenie jakiejś formy przemocy już we wczesnych latach. Z takimi informacjami często możemy się spotkać, gdy czytamy lub słuchamy o tych okropnych przestępcach. Jednak w tym przypadku tak nie było. Cameron pochodził z przeciętnej kalifornijskiej rodziny. Może czasami w jego domu brakowało pieniędzy, ale rodzice zawsze o niego się troszczyli. Matka zajmowała się domem, a ojciec pracował na budowie. Z powodu jego pracy rodzina dość często się przeprowadzała. To sprawiało, że Cameron i jego brat mieli problem, aby się gdzieś wpasować. Kiedy tylko z kimś się zaprzyjaźniali i przywiązywali się do miejsca, okazywało się, że czeka ich kolejna przeprowadzka. W 1969 roku osiedlili się w północnej Kalifornii. Nie miał bliskich przyjaciół, z nikim się za bardzo nie trzymał. Nie należał do żadnej grupy. Większość czasu spędzał samotnie. Zawsze sprawiał wrażenie, jakby myślami był gdzieś daleko. Ale w trakcie rozmowy z nim ludzie zawsze odnosili pozytywne wrażenie. Po skończeniu nauki w szkole poszedł do pracy. Znalazł zatrudnienie w tartaku. Dziewczyny nigdy się za nim nie oglądały. Nie przyciągał ich uwagi swoim wyglądem. Nie był wysportowany. Niektórzy uważali, że był zbyt chudy i niezgrabny. Do tego dziwnie się poruszał, a na nosie miał zawsze za duże okulary. Nie miał zbyt dużego doświadczenia w relacjach damsko-męskich. W wieku 19 lat poznał Janice. Była od niego 5 lat młodsza. Brakowało jej pewności siebie. Była bardzo naiwna, co mu odpowiadało. Imponował jej, bo był miły i szarmancki. Wcześniej żaden chłopak nie zachowywał się przy niej w taki sposób. Pod wieloma względami byli do siebie podobni.
Oboje niezbyt popularni i mało atrakcyjni, w oczach innych nieśmiali, introwertyczni. Pochodzący z przeciętnych domów, w których nigdy się nie przelewało. Zaczęli się spotykać i spędzać dużo czasu tylko we dwoje. Po pewnym czasie on namówił ją do współżycia. Nie protestowała, przecież była w nim zakochana po uszy. Ale z czasem jego prośby nabrały nieco innego wymiaru i przestały jej się podobać. Oczekiwał, że będzie spełniała jego specjalne fantazje. Chciał ją wieszać za nadgarstki na jakimś drzewie, rozbierać do naga i uderzać batem. Wmówił jej, że jego poprzednia dziewczyna godziła się na to, bo tak naprawdę wiele par tak robi. Choć zakochana w nim nastolatka początkowo się wahała, w końcu wyraziła zgodę na takie praktyki. Jednak już po pierwszym razie miała dość. Był przeszczęśliwy, że w końcu znalazł dziewczynę, która zgodziła się na spełnienie jego najskrytszych pragnień. Ona najchętniej by mu odmówiła, ale bała się to zrobić. Z jednej strony nie chciała go stracić. Z drugiej zdawała sobie sprawę z tego, że znalazła się w sytuacji bez wyjścia. Konserwatywnym rodzicom, którzy nie poparli seksu przedmałżeńskiego, nie mogła o tym powiedzieć. Nie spojrzałaby im nawet w oczy. Obawiała się także tego, że jeśli go zostawi, zacznie się na niej mścić. Tak naprawdę uważała go za dobrego człowieka. Poświęcał jej dużo uwagi, zabierał w nowe miejsca. Po raz pierwszy w życiu czuła się dla kogoś ważna. Z czasem zaczęły ją jednak nachodzić ponure myśli. Co jeśli tylko udaje miłego, a swoją prawdziwą twarz pokazuje dopiero podczas ich sadomasochistycznych zabaw? Co jeśli w rzeczywistości jest niebezpiecznym drapieżnikiem, przed którym powinna uciec? Za wszelką cenę starała się oddalić od siebie takie myśli. Ignorowała wszystkie znaki ostrzegawcze, choć każdy kolejny wydawał się być coraz wyraźniejszy. W 75 roku para wzięła ślub. Ona nie skończyła jeszcze 17 lat. On miał 22. Porzuciła dla niego szkołę. Tak zaczęło się ich wspólne, dorosłe życie, które było bardzo skromne. Sprawiali wrażenie zwykłego małżeństwa, które buduje swoją przyszłość od podstaw. I żadna osoba z ich otoczenia tak naprawdę nie zdawała sobie sprawy z tego, co działo się u nich za zamkniętymi drzwiami. Początkowo żona spełniała wszystkie fantazje męża. Była przy tym bardzo posłuszna i oddana. Jednak w końcu zaczęła się buntować. Pewnego dnia mąż przyniósł do domu maskę, którą sam zaprojektował. Przypominała maski przeciwgazowe używane w wojsku. Przeraziła się tego pomysłu, ale on nalegał, aby ją przymierzyła. Gdy zaczęła krzyczeć, zakneblował jej usta i siłą nałożył jej maskę na głowę. Takich sytuacji było więcej. Wytworzyły one pomiędzy nimi dystans. Z każdym kolejnym dniem dziewczyna coraz bardziej bała się swojego męża. Czuła jednak, że nie może od niego odejść. Od dawna powtarzał, że kobiety znajdują się niżej w hierarchii niż mężczyźni, dlatego one muszą słuchać i wypełniać rozkazy mężczyzn, a nie odwrotnie. Po pewnym czasie zaczęła w to wierzyć. Znów nabrała przekonania, że jej życie nabrało znaczenia dopiero wtedy, gdy go poznała, że bez niego jest nikim. Mimo to nie była w stanie dać mu wszystkiego, czego pragnął. To go frustrowało. Pewnego dnia oświadczył żonie, że w ich domu przydałaby się druga kobieta, taka, która nie będzie mu niczego odmawiać. Kiedy zaszła w ciążę, a później urodziła dziecko, jego frustracja wzrosła jeszcze bardziej. Nie mógł już spełniać z nią swoich fantazji, dlatego coraz częściej powtarzał, że potrzebuje seksualnej niewolnicy. W końcu się na to zgodziła, ale postawiła warunek. Pozwoli mu przetrzymywać w domu obce kobiety w celach sadomasochistycznych, ale musi jej obiecać, że stosunki seksualne będzie odbywał wyłącznie ze swoją żoną. Zgodził się. Przez pierwsze miesiące dotrzymywał słowa. Choć uprowadzona przez niego Colin była torturowana niemal każdej nocy, nie uprawiał z nią seksu. Jego niewolnica większość dnia spędzała w skrzyni, przypominającej trumnę. Czasem nawet 23 godziny na dobę. Wypuszczał ją stamtąd późną porą, zaledwie na godzinę. Później musiała do niej wrócić.
biczowanie, rażenie prądem, przypalanie papierosami. To wszystko było na porządku dziennym. W grę wchodziło jeszcze głodzenie. Niewolnica zamiast normalnych posiłków otrzymywała resztki, które zostały z obiadu i kolacji. Nie mogła również korzystać z normalnej toalety. W skrzyni miała basen sanitarny, który musiał jej wystarczyć. Myć mogła się tylko w obecności swojego oprawcy. W lutym 78 roku porywacz zgwałcił swoją ofiarę po raz pierwszy. Tym samym złamał obietnicę daną żonie. Janice była z tego powodu wściekła, ale bała mu się to okazać. Jednocześnie domyśliła się, że nie był to jednorazowy wybryk. W kwietniu para przeprowadziła się do przyczepy kempingowej. Mężczyzna zastanawiał się nad tym, gdzie umieścić skrzynię z niewolnicą. W końcu postanowił, że przez większość dnia będzie ona leżeć przed ich łóżkiem, gdzie zrobił specjalne miejsce. Po jakimś czasie w jego głowie narodził się nowy pomysł. Zainspirował go pewien artykuł na temat seksualnego niewolnictwa. Po jego przeczytaniu postanowił wymusić na porwanej bezwzględne posłuszeństwo. Uznał, że najlepszym na to sposobem będzie zastraszenie. Wymyślił więc historyjkę o tym, że istnieje firma. Tajemnicza organizacja, która odpowiada za rozpowszechnianie seksualnego niewolnictwa na całym świecie. Twierdził, że dzięki firmie z wielu uprowadzonych kobiet zrobiono niewolnicę. Na koniec swojej opowieści przyznał, że on też jest członkiem tej firmy. Twierdził, że ludzie z firmy są wszędzie, że obserwują jego przyczepę, więc jeśli kiedykolwiek mu ucieknie, znajdą ją i zabiją. Ale zanim umrze, na pewno będzie bardzo cierpieć. Zapewnił przy tym, że podobny los spotka całą jej rodzinę. Poza tym zdradził jej w tajemnicy, że większość policjantów także należy do firmy, więc lepiej, żeby nie próbowała się skontaktować z policją. Właśnie wtedy wszystkie nadzieje Colin na uwolnienie legły w gruzach. Uwierzyła, że firma istnieje naprawdę. Najbardziej bała się o swoich bliskich. Nie chciała, aby stała im się krzywda, dlatego zgodziła się podpisać ze swoim oprawcą kontrakt niewolniczy. Przysięgała mu bezwzględne posłuszeństwo już na zawsze, a on przedstawił jej proste zasady. Nie mogła odzywać się bez pozwolenia. Do niego musiała zwracać się panie, a do jego żony pani. Była tylko niewolnicą, bez prawa do czegokolwiek. Straciła również swoje własne imię. Od tego momentu miała się nazywać K. Na szyi zaczęła nosić kołnierz przypominający obroże. By jeszcze bardziej nastraszyć swoją ofiarę, powiedział jej, że jego żona także była kiedyś jego niewolnicą. Wykorzystał przy tym fakt, że mająca problemy z biodrem Janice lekko kulała na jedną nogę. Jej uraz wyjaśnił tym, że raz próbowała uciec swojemu poprzedniemu panu, a ten w ramach zemsty pobił ją. Na koniec tej opowieści dodał, że to właśnie on ją uratował, wykupując ją i poślubiając. K. uwierzyła w to wszystko. Dla nas może się to wydawać kompletnie irracjonalne, ale ta młoda kobieta większość ostatnich miesięcy spędziła zamknięta w czymś, co przypominało trumnę. Była głodzona, gwałcona i torturowana. Ciągle zadawała sobie pytanie, dlaczego akurat mi to wszystko się przytrafiło? W takich okolicznościach mało kto zachowałby trzeźwy umysł i nie dał się zmanipulować. Podpisanie kontraktu niewolniczego dało jej pewne przywileje. Od tego czasu częściej mogła opuszczać swoją skrzynię. Niedługo później Janice urodziła drugie dziecko, a K zaczęła jej pomagać w obowiązkach domowych. Co jakiś czas zostawała nawet sama w domu. Wtedy miała możliwość skorzystać z telefonu lub nawet uciec. Nie zdecydowała się jednak na żadną z tych opcji. Wierzyła w istnienie firmy i zbyt bardzo bała się zemsty na kimś z jej rodziny. Pomimo bezwzględnego posłuszeństwa, zdarzały się dni, kiedy nie mogła w ogóle opuszczać swojej skrzyni lub nie dostawała jedzenia. Dodatkowo zawsze musiała być czujna. Kiedy mężczyzna krzyknął "Uwaga!", niewolnica musiała przerwać każdą wykonywaną czynność, podbiec do kąta i zdjąć z siebie wszystkie ubrania. Na szyi pozostawała jej tylko obroża. Stawała na palcach, ręce podnosiła do góry, a wzrok spuszczała w dół. Trwała w takiej pozycji do momentu, kiedy jej pan pozwolił jej odejść. Pokazywał w ten sposób, że kontrakt, który podpisała,
to nie tylko skrawek papieru, ale prawdziwe zasady, których powinna się trzymać. Tak mijały lata. Ka posłusznie wykonywała każdy rozkaz swojego pana, a ten nadal ją gwałcił i torturował. Często przywiązywał ją do różnych przedmiotów lub podwieszał. Chwile spędzone poza skrzynią wykorzystywała głównie na sprzątanie lub gotowanie. Po pewnym czasie zaczęła mówić, że jest w nim zakochana. Pomyślała, że to jedyny sposób, aby przeżyć, bo jej oprawca był nieprzewidywalny i zdolny do wszystkiego. Każdego dnia zaczęła błagać swojego pana o możliwość zobaczenia się z rodziną, nawet gdyby miał to być ostatni raz w jej życiu. Mężczyzna obieca, że porozmawia z firmą i spróbuje uzyskać na to odpowiednią zgodę. W marcu 1981 roku oznajmił swojej niewolnicy, że będzie mogła pojechać na jeden dzień do domu rodzinnego, oczywiście pod jego nadzorem. Stwierdził, że poręczył za nią, ale firma chce sprawdzić, czy dziewczyna jest mu posłuszna i czy nie spróbuje uciec. W tym celu powinna przejść specjalny test. Jeśli go zda, pozwolą jej odwiedzić rodziców. Jeśli obleje, już nigdy ich nie zobaczy. Test polegał na tym, że dziewczyna musiała włożyć sobie do ust lufę strzelby i następnie pociągnąć za spust. Była przerażona. Nie była pewna, co się stanie, gdy tak zrobi. Choć otrzymała zapewnienie, że broń jest rozładowana, bała się, że w ten sposób porywacz chce ją zmusić do popełnienia samobójstwa. Okazało się jednak, że mężczyzna nie kłamał. K zdała swój test, więc Cameron zawiózł ją w jej rodzinne strony. Ojciec i matka nie mogli uwierzyć własnym oczom. Ich córka wróciła do domu. Minęły prawie 4 lata, odkąd zniknęła bez wieści. Zgłosili zaginięcie na policji, jednak śledczym nie udało się niczego dowiedzieć. Nie było jakichkolwiek dowodów, że doszło do popełnienia przestępstwa. Dlatego z czasem wszyscy uznali, że dziewczyna po prostu wyjechała, aby ułożyć sobie życie gdzieś indziej. Kiedy ją zobaczyli po latach, od razu spostrzegli, że coś jest nie tak. Była zaniedbana i wychudzona. Miała dziwną fryzurę i niedopasowane ubrania, które wyglądały, jakby zostały uszyte przez amatora. W dodatku niewiele mówiła. Udzielała jedynie lakonicznych odpowiedzi i wciąż była zdenerwowana, zwłaszcza w obecności mężczyzny, którego przedstawiła wszystkim jako swojego narzeczonego. Bliscy byli niemalże pewni, że Colin dołączyła do jakiejś sekty, która wyprała jej mózg. Nie bardzo wiedzieli, jak powinni się zachować. Chcieli jej pomóc, ale bali się, że jeśli poruszą przy niej ten temat, ona wystraszy się i ucieknie. Wystraszona niewolnica nie przyznała się rodzinie do przetrzymywania w skrzyni, torturowania i gwałcenia. Wraz ze swoim oprawcą wróciła do przyczepy kempingowej. Cameron poczuł, że dał jej chyba zbyt dużo swobody, więc zwiększył rygor. Znowu trafiła do skrzyni na większość dnia. Uznając później, że nie ma szans na ucieczkę, Hooker pozwolił jej, aby niewolnica podjęła pracę. Zatrudniła się więc w motelu. Miała wtedy wiele okazji do ucieczki, ale w strachu przed firmą zawsze wracała. Praktycznie całą wypłatę oddawała porywaczowi, który wydzielał jej miesięcznie kilkanaście dolarów jako kieszonkowe. Dennis również było trudno psychicznie z powodu tej całej sytuacji. Chciała, żeby to wszystko się skończyło, ale jej mąż w ogóle nie brał takiej opcji pod uwagę. Posiadanie niewolnicy bardzo mu odpowiadało. Jego żona, nie mogąc wytrzymać w domu, czasami pakowała swoje rzeczy i jechała do rodziców. Szukała również pocieszenia w wierze. Często chodziła do kościoła i czytała Biblię. Colin również sięgała po Pismo Święte, zwłaszcza kiedy nikt nie patrzył. Hooker, który dostrzegł, że dla obu kobiet wiara w Boga odgrywa duże znaczenie, również postanowił to wykorzystać na swoją korzyść. W Biblii zaznaczył fragmenty, które dotyczyły Abrahama, jego żony Sary i niewolnicy. W ten sposób zaczął odnosić się do tego, że każdy mężczyzna powinien mieć więcej małżonek. Chciał, aby K została jego drugą żoną. Mówił, że powinni założyć rodzinę i mieć dzieci. To była ostatnia rzecz, której uwięziona kobieta pragnęła. Musiała jednak udawać, że jest inaczej.
Mężczyzna postanowił mieć więcej niewolnic, przynajmniej 4. Z tego powodu w pobliżu domu wykopał loch, w którym mógłby je wszystkie pomieścić. Porwana przez niego kobieta musiała mu w tych pracach pomagać. To było już zbyt wiele dla jego żony. Powoli dochodziło do niej, że jej mąż jest tak naprawdę złym człowiekiem. Przestała się łudzić, że to tylko fetysze. Podczas wizyt w kościele często rozmawiała z miejscowym pastorem, któremu pewnego dnia opowiedziała o sytuacji w domu. Mężczyzna poradził jej, aby wypuściła niewolnicę, a sama uciekła z dziećmi i zgłosiła męża na policję. W sierpniu 1984 roku, ponad 7 lat po porwaniu, Janice Hooker zebrała się na odwagę. Podczas nieobecności męża zawiozła Colleen na przystanek autobusowy. Dała jej pieniądze na bilet i kazała wracać do domu. Powiedziała, że żadna firma nigdy nie istniała. Colleen w końcu poznała prawdę. Wiedziała, że nikt nie skrzywdzi ani jej, ani bliskich. Mogła bezpiecznie wrócić do domu. Zanim wsiadła do autobusu, zadzwoniła do swojego oprawcy. Powiedziała mu, że odchodzi. Mężczyzna był zrozpaczony i przerażony. Zaczął płakać i błagać, żeby wróciła. Wtedy odłożyła słuchawkę i wyszła z budki telefonicznej. Po 2640 dniach odzyskała wolność. Mimo to nie zgłosiła się na policję. Bliskim również nie opowiedziała o tym, co działo się w jej życiu przez ostatnie 7 lat. Po tak długim czasie rozwinął się u niej najprawdopodobniej syndrom sztokholmski. Czasami rozmawiała przez telefon z parą, która ją przetrzymywała. Pisała również do nich listy. Realne zagrożenie życia, pozbawienie kontaktu ze światem zewnętrznym lub całkowita zależność od oprawcy zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia u ofiary syndromu sztokholmskiego. Obraz własnej osoby i poczucie własnej wartości zostają zdegradowane, a to prowadzi do tego, że ofiara staje się narzędziem w rękach agresora. To samo mogło dotyczyć Janice, która doświadczyła przemocy ze strony Camerona jeszcze przed ślubem, a i tak została jego żoną, a później urodziła mu dzieci. Po odesłaniu Colleen do domu, kobieta postanowiła zostać przy mężu. Kazała mu zniszczyć wszystkie narzędzia tortur. On jednak nie chciał tego zrobić. Ostatecznie, w obawie o własne bezpieczeństwo, kobieta wyprowadziła się z domu. Choć wcześniej odradzała niewolnicy zawiadomienie policji, w listopadzie 1984 roku sama doniosła na swojego męża. Powiedziała, że porwał, przetrzymywał i gwałcił Colleen. Wyznała również, że przed nią była jeszcze jedna dziewczyna. Marie Elizabeth miała 19 lat. Pochodziła z Cleveland, ale krótko przed zniknięciem przeniosła się do Kalifornii. Mieszkała ze swoim narzeczonym, z którym planowała wspólne życie. 31 stycznia 1976 roku pokłócili się. Choć znajdowali się wtedy daleko od domu, zdenerwowana Marie postanowiła wrócić samotnie. Wtedy widziano ją po raz ostatni. 2 dni później jej chłopak zgłosił zaginięcie. Początkowo myślał, że dziewczyna ukrywała się przed nim, ale okazało się, że nie zabrała ze sobą swoich rzeczy osobistych. Nie skontaktowała się również z rodzicami i przyjaciółmi, co było dziwne. Rozpoczęło się śledztwo. Pierwszym podejrzanym był narzeczony, ale po pewnym czasie został on oczyszczony z zarzutów. Sprawa stanęła w martwym punkcie. Nie było ani śladów, ani dowodów na porwanie. Nie było też podejrzanych. Dopiero prawie 9 lat później, w listopadzie 1984 roku, Janice Hooker przyznała się do tego, że pomogła mężowi w uprowadzeniu Marie. Oboje zaproponowali jej podwózkę do domu. Kiedy dziewczyna miała wysiadać z ich auta, mężczyzna złapał ją i ponownie wciągnął do środka. Następnie ją związał, zakneblował usta i nałożył na głowę pudełko, które sam wcześniej skonstruował. Zabrali ją do swojego domu. Marie spotkało to samo co Colleen. Jej ręce zostały przykute do rury przy suficie i następnie Cameron wyjął bicz, którym wielokrotnie ją uderzył. Dziewczyna krzyczała z bólu, co zezłościło mężczyznę. Dlatego uszkodził jej struny głosowe, przez co kobieta praktycznie straciła głos. Na kartce papieru obiecała mu, że jeśli ją wypuści, ona spełni każde jego życzenie. Ten w odpowiedzi najpierw postrzelił ją w brzuch, a następnie udusił. W pozbyciu się zwłok pomogła mu żona, która wskazała policji miejsce ich ukrycia.
Rozkopano cały teren, ale nie natrafiono na żadne ludzkie szczątki. Podczas przesłuchania Colin powiedziała, że widziała w domu oprawcy zdjęcia innej dziewczyny. Poza tym Cameron przyznał jej się do tego, że zamordował kiedyś młodą kobietę o imieniu Marie. Prócz zeznań dwóch kobiet, śledczy nie mieli żadnych dowodów, które świadczyłyby o tym, że podejrzany faktycznie porwał i zabił poprzednią niewolnicę. Jej ciało do dziś nie zostało odnalezione. Żona porywacza nie została pociągnięta do odpowiedzialności za pomoc mężowi. Otrzymała pełny immunitet za to, że zeznawała przeciwko niemu. Cameronowi postawiono zarzuty porwania i dokonania przestępstw seksualnych, których ofiarą padła Colin. Porwanie i zabójstwo Marie pominięto w akcie oskarżenia. W trakcie procesu oskarżony twierdził, że zakochał się w dziewczynie, którą porwał. Oświadczył, że ona też go kochała, a seks z nim uprawiała dobrowolnie. Podkreślił przy tym, że kilka razy dał jej możliwość odejścia, ale nie chciała go zostawić. Na sali rozpraw zeznania złożyli także członkowie rodziny porywacza. Wielokrotnie w ciągu 7 lat przebywali w jego domu. Widzieli tam młodą dziewczynę, ale nie mieli pojęcia o tym, że ona jest przetrzymywana wbrew swojej woli. Byli przekonani, że to przyjaciółka rodziny, która pomaga im w opiece nad dziećmi. Porywacz został uznany winnym wszystkich postawionych zarzutów. Skazano go na karę 104 lat pozbawienia wolności z możliwością wcześniejszego zwolnienia. 30 lat później, w roku 2015, próbował on uzyskać przedterminowe zwolnienie, ale jego wniosek został odrzucony. Kolejną taką możliwość otrzyma za 7 lat. Colin żyje dziś pod zmienionym nazwiskiem. Przez wiele lat musiała zmagać się z traumą wynikającą z tych tragicznych doświadczeń. W wywiadach często podkreślała, że zachowała wolę walki o przetrwanie tylko dzięki temu, że wspominała dobre chwile spędzone ze swoją rodziną. Po odzyskaniu wolności 3-krotnie wyszła za mąż. Doczekała się dzieci i wnucząt. Została wolontariuszką w organizacji zajmującej się pomocą kobietom doświadczającym przemocy. Janice także zmieniła nazwisko i zdecydowała się pomagać innym ludziom. Dziś jest pracownicą socjalną i terapeutką. Sprawa Roberta Dersta. Benedict Canyon to dzielnica zlokalizowana w zachodniej części Los Angeles. Wielkie posiadłości z basenami, położone wśród wysokich drzew i bujnej zieleni, przyciągają aktorów, muzyków, reżyserów, sportowców i pisarzy. To miejsce nie zawsze cieszyło się spokojem. Pod koniec lat 60. zostało okryte złą sławą po brutalnym zabójstwie dokonanym przez członków sekty rodziny. Wyznawcy Charlesa Mansona pozbawili wtedy życia ciężarną aktorkę Sharon Tate, żonę reżysera Romana Polańskiego i czworo jej przyjaciół. Mieszkańcy dzielnicy bali się powtórki i kolejnego rozlewu krwi. Zdarzały się drobne kradzieże i inne podobne wykroczenia, ale przez kolejne dekady panował tam względny spokój. Miało się to zmienić po ponad 30 latach. Jedna z ulic dzielnicy wchodziła w granice urzędu pocztowego Beverly Hills. Mieszkali tam ludzie w średnim wieku. Jeden z domów wynajmowała 55-letnia pisarka i dziennikarka. Kobieta posiadała 3 psy, które często go irytowały. Nieustannie szczekały. W sobotę 23 grudnia 2000 roku zwierzęta biegały w ogrodzie. To zdziwiło nieco sąsiada. One nigdy nie wychodziły na zewnątrz same. Pisarka miała obsesję na ich punkcie. Traktowała je jak dzieci. Nie pozwalała im wychodzić bez nadzoru, bo mogłyby wyjść poza ogrodzenie i wpaść pod samochód. W sobotę biegały bez opieki i szczekały jeszcze głośniej niż zwykle. Następnego dnia sytuacja się powtórzyła. To już zaniepokoiło jednego z sąsiadów. Kobieta mieszkająca po drugiej stronie również miała złe przeczucia. Jeden z psów przebiegł przez ulicę i wparował do jej domu. Znała jego właścicielka na tyle, by wiedzieć, że coś tu nie gra. Kilka osób obeszło dom pisarki. Ktoś zauważył otwartą bramę i uchylone tylne drzwi. W tej okolicy raczej w ten sposób nie zachęcano włamywaczy. 55-latka często gdzieś wyjeżdżała.
Pomyśleli, że być może znowu jej nie ma i złodzieje wykorzystali jej nieobecność. Uciekając z miejsca przestępstwa, spieszyli się i dlatego zostawili otwartą bramę i drzwi. W ten sposób trzy niesforne psy wyszły na zewnątrz. Sąsiedzi woleli nie sprawdzać tej teorii na własną rękę. Powiadomili policję. Zgłosili, że w Benedict Canyon prawdopodobnie doszło do kradzieży z włamaniem. Po chwili na miejscu zjawił się patrol. Dwóch policjantów weszło do środka. Uważnie przyglądali się pomieszczeniom, które nie prezentowały się najlepiej. Dom wymagał generalnego remontu. Ocenili, że część szkód nie powstała w wyniku włamania, ale wynikała raczej z zaniedbania właściciela. Początkowo nic nie wskazywało na to, że doszło do przestępstwa. Wszystko się zmieniło, kiedy weszli do pokoju gościnnego. Na podłodze zobaczyli martwą kobietę. Wokół jej głowy powstała kałuża krwi. Zmarła spoczywała twarzą do góry, ze złączonymi nogami i rękoma wzdłuż ciała. Policjanci ustalili, że ofiara nazywała się Susan Berman. 55-letnia pisarka i dziennikarka tylko wynajmowała tę posiadłość. Mieszkała sama, nie licząc trzech psów. Praktycznie nie miała rodziny. Matka i ojciec od dawna nie żyli, podobnie jak jej mąż. Wśród jej bliskich można wymienić spore grono przyjaciół, jak dzieci i jej byłego partnera, z którymi miała bardzo dobry kontakt, nawet po rozstaniu z ich ojcem. Kiedy zwłoki zostały zabrane do prosektorium, w domu zjawili się najbliżsi zmarłej. Funkcjonariusze opuścili na chwilę Benedict Canyon. Później przeprowadzono pozostałe czynności dowodowe. Tyle, że nieproszeni goście zapomnieli, że są na miejscu zbrodni i nie powinni niczego dotykać. Pozostawili po sobie wiele odcisków palców i śladów traseologicznych. Zazwyczaj dla toku śledztwa miejsce zbrodni odgrywa kluczową rolę. To, co uda się tam znaleźć, stanowi potem dowody pomagające w ustaleniu tożsamości sprawcy, jego motywu, a także przebiegu zbrodni. Jednak w tym przypadku doszło do zanieczyszczenia terenu przez osoby trzecie. Śledczym nawet nie przyszło do głowy, że jednym z odwiedzających mógł być sprawca. W takim przypadku udowodnienie mu winy okazałoby się trudniejsze. Przecież zawsze mógłby powiedzieć, że zabezpieczone ślady pozostawił już po odkryciu ciała. Pomimo tych znaczących błędów udało się natrafić na ważny ślad – łuskę od naboju. Oprócz tego krwawy odcisk dłoni na ścianie w pokoju, w którym leżało ciało. Ponadto ze zwłok zamordowanej zebrano kilka włosów oraz włókien. Przesłano je do laboratorium, by sprawdzić, czy należały do niej, a jeśli nie, czy ich właściciel znajduje się w bazie kryminalnej. W popielniczce leżało kilka papierosowych niedopałków. Z zeznań bliskich wynikało, że Susan nie paliła. Nie znosiła tego i nie tolerowała palaczy w swoim domu. Każdy, kto ją odwiedzał, doskonale o tym wiedział. Popielniczka w kształcie fortepianu miała dla niej wartość sentymentalną. Chowała w niej zazwyczaj spinacze do papieru. Zatem niedopałki zostawił po sobie ktoś inny. Być może sam zabójca. Funkcjonariusze wykluczyli motyw rabunkowy. Wyglądało na to, że z portfela ofiary nic nie zginęło. Dom nie został splądrowany w poszukiwaniu kosztowności. Dwa dni później policja z Beverly Hills otrzymała anonimowy list. Dostarczył go listonosz. Ktoś zapisał na białej kartce adres pisarki. Później widniało tylko jedno słowo – zwłoki. Na kopercie nie było danych nadawcy, tylko adres odbiorcy. W nazwie miejscowości popełniono błąd ortograficzny. Śledczy założyli, że autorem listu był zabójca. List wysłano dzień przed odnalezieniem Susan. Nikt jeszcze nie wiedział o tym, że nie żyła. Uznano, że sprawcy musiało zależeć na tym, by ktoś szybko odnalazł kobietę. Być może nie chciał, by ciało uległo znacznemu rozkładowi w domu. A to z kolei sugerowało, że coś łączyło go z ofiarą. Choć okrutnie odebrał jej życie, w dalszym ciągu coś do niej czuł. Musiał więc ją dobrze znać. Autopsja wykazała, że została śmiertelnie postrzelona w tył głowy. Zabójca pociągnął za spust tylko raz.
Jak się okazuje, nie sprawdzono, czy przed śmiercią doszło do zgwałcenia. Skupiono się natomiast na zabezpieczonej łusce. Dostaliśmy informację, że narzędziem zbrodni był pistolet o kalibrze 9 mm. Nie taką samą, ale podobną broń używali gangsterzy. Śmierć kobiety przypominała egzekucję. Jeden sprawny strzał w tył głowy. Śledczy zaczęli zastanawiać się, czy mogła zginąć z ręki jakiegoś gangstera, zwłaszcza, że swego czasu nazywano ją księżniczką mafii. Susan przyszła na świat w maju 1945 roku w stanie Minnesota. Większość dzieciństwa i młodości spędziła w Nevadzie, a konkretnie w Las Vegas. Te lata zawsze wspominała najlepiej. Wychowywała się w luksusie. Chodziła do najlepszych szkół, jeździła konno i miała wiele innych zainteresowań. Często podróżowała po kraju. Doskonale znała Nowy Jork czy Los Angeles. Jej ojciec był Żydem. Matka, Amerykanka niemieckiego pochodzenia, dorastała jako luteranka, ale po ślubie przeszła na judaizm. To właśnie w duchu tego wyznania małżonkowie wychowali swoje jedyne dziecko. Szczególna więź łączyła córkę z ojcem, właścicielem kilku hoteli i kasyn. To on najbardziej ją rozpieszczał i spełniał każdą zachciankę. Na jej 12 urodziny zaprosił Elvisa Presleya, wówczas jeszcze raczkującego artystę, który zaśpiewał specjalnie dla niej Happy Birthday. Krótko później ojciec zmarł podczas pozornie niegroźnej operacji. Półtora roku po tej tragedii jej matka odebrała sobie życie. Susan i pozostali członkowie rodziny początkowo podejrzewali, że kobietę zabili wrogowie męża, ale to szybko okazało się kłamstwem. Córka od zawsze coś podejrzewała, ale dopiero po latach w pełni zrozumiała, że jej kochany tatuś był wysoko postawionym gangsterem, że te wszystkie hotele i kasyno służyły mu do prania brudnych pieniędzy i innych nielegalnych działań, że spontaniczne, krótkie wypady w ciągu roku szkolnego wynikały z tego, że rodzina znalazła się w niebezpieczeństwie i musieli się ukrywać. Że ci panowie, których nazywała wujkami i przyjaciółmi ojca, również byli groźnymi przestępcami. W wieku 10 lat została porwana, prawdopodobnie przez wrogów ojca. Pod jej szkołę podjechał nieznany mężczyzna w średnim wieku. Wciągnął ją siłą do samochodu. Na szczęście nie odjechali daleko, zaledwie jedną przecznicę. Dziecko wykazało się sprytem. Zaatakowało porywacza, uderzyło go, dzięki czemu uzyskało wystarczająco dużo czasu, by wydostać się z pojazdu i uciec. Niedaleko dostrzegło policyjny patrol. Dwóch funkcjonariuszy odwiozło je do domu. Dowiedziała się, że jej ojca w półświatku nazywano Dave the Jew, czyli Dave Żyd. Swoją kryminalną karierę rozpoczął w wieku nastoletnim. Kręcił się koło kasyn i zyskał sympatię gangsterów. Był młody, silny i zwinny, więc wkrótce powierzono mu zbieranie długów od hazardzistów. Zdarzało się, że wymuszał oddanie pieniędzy siłą. Sprawdzał się w tym idealnie, ale z czasem dawano mu inne, coraz bardziej odpowiedzialne zadania. Zajął się produkcją i dystrybucją alkoholu. W czasach prohibicji było to ryzykowne, ale opłacalne. Zarobił na tym sporo pieniędzy. Uczestniczył też w porwaniach bogaczy dla okupu. Później miał swoich własnych ludzi, którym zlecał robotę do wykonania. Kilkukrotnie złapała go policja. Był skazywany na krótkie odsiadki. Susan po wielu latach odkryła, że ojciec prawdopodobnie wydał rozkaz zabicia dwóch mężczyzn z chicagowskiej mafii. Al Capone, który stał na jej czele, zagroził Bermanowi, że jeśli kiedykolwiek przyjedzie do miasta, skończy martwy. Jej wspaniałe i beztroskie życie nie trwało wiecznie. Skończyło się po śmierci rodziców. Trafiła wtedy pod opiekę wujka, który o nią dbał, ale nie mógł zapewnić jej licznych przywilejów. On również należał do mafii, ale był dość nisko w hierarchii, w przeciwieństwie do brata. Mimo to dawni wspólnicy Dave'a zadbali o jego córkę. Wujek dostawał od nich pieniądze, dzięki którym płacił za czesne w ekskluzywnej prywatnej szkole, a później opłacał jej studia.
Dziewczyna skończyła pedagogikę i dziennikarstwo. Rozważania na temat wczesnych lat i przestępstw ojca stały się najpopularniejszym motywem w jej twórczości. Zainspirowały ją do napisania książki pod tytułem Easy Street, której nie wydano w Polsce. Pracowała w wielu redakcjach, m.in. w Kosmopolitanie, San Francisco Examiner czy CBS. Napisała też kilka kryminałów. Susan miała ogromną słabość do tajemnic i zagadek. W 1984 roku wyszła za mąż. Mężczyzna, którego poślubiła, zmarł 2 lata później. Popełnił samobójstwo poprzez przedawkowanie narkotyków, podobnie jak matka pisarki. W 1987 roku kobieta związała się z kimś innym. Związek przetrwał 2 lata. Ukochany wychowywał 2 dzieci. Susan traktowała je jak własne. Była dla nich matką, nawet po rozstaniu z ich ojcem. Utrzymywały z nią kontakt do końca jej życia. Szczególna więź łączyła ją z pasierbem, którego nazywała swoim synem. Na krótko przed śmiercią pisarka myślała nad stworzeniem serialu w klimacie rodziny Soprano, bardzo popularnego na początku XXI wieku. Jednak swojego pomysłu nie zdążyła zrealizować. W swojej twórczości często poruszała tematykę mafijną. Zawsze zachowywała ostrożność. Nigdy nie wymieniała nazwisk czy innych informacji, które pozwoliłyby na identyfikację niebezpiecznych przestępców. Zdawała sobie sprawę, że ujawnienie czyjejś tożsamości byłoby z jej strony nierozsądne. W tym środowisku mogła liczyć na szacunek. W końcu jej ojciec za życia cieszył się wysoką pozycją. Jednak nie wszyscy w półświatku byli jego przyjaciółmi. Na krótko przed śmiercią opowiedziała kilku najbliższym osobom, że ma istotne informacje o pewnej sprawie, że ujawnienie ich może wywołać trzęsienie ziemi. Nie sprecyzowała, o co dokładnie chodzi. Nie chciała o tym szczegółowo opowiadać. Jednak bliscy zorientowali się, że prawdopodobnie dotyczyło to przestępczości zorganizowanej. Policjanci próbowali ustalić, co się za tym kryło, ale nie mogli niczego znaleźć. Wszystko wskazywało na to, że księżniczka mafii nie miała już zbyt wiele wspólnego ze środowiskiem ojca. Od kogo mogłaby się czegoś nowego dowiedzieć? To pytanie dość często pojawiało się w śledztwie. Otrzymała sporo pieniędzy od przestępców, ale lata wcześniej. Na początku wpłaty przekazywano wujkowi, potem dostawała je bezpośrednio. Spory zastrzyk gotówki dostała po 20 urodzinach, kolejny dekadę później. Po tym czasie kontakt się urwał, a pomoc się skończyła. W ostatnich latach przed zabójstwem nie miała żadnych powiązań z mafią. Im bardziej śledczy analizowali szczegóły jej morderstwa, tym częściej pojawiał się u nich pewien wniosek. Ktoś chciał upozorować egzekucję. Specjalnie użył broni podobnej do tej wykorzystywanej przez mafię z Chicago. Wiedział, że jej ojciec był z nimi w konflikcie. Mężczyzna nie żył już od prawie pół wieku, więc jeśli ktoś naprawdę chciałby zemścić się na jego córce, zrobiłby to znacznie wcześniej. Jego wrogowie w większości również już nie żyli. Teoretycznie w grę mogła wchodzić zemsta ich dzieci. Jednak funkcjonariuszom wydawało się to dość mało prawdopodobne. Wszyscy wiedzieli, że Susan była córką gangstera. Ona nigdy się z tym nie ukrywała. Każdy mógłby to wykorzystać. W domu, w którym doszło do zbrodni, policja odnalazła plakat ze zdjęciem ojca i podpisem „poszukiwany”. Pochodził z czasów, kiedy za gangsterem wystawiono list gończy. Tuż obok wisiało zdjęcie, które wykonano mężczyźnie na komisariacie po zatrzymaniu. Stróże prawa postanowili skupić się na ostatnich dniach jej życia oraz na najbliższym otoczeniu. Okazało się, że widziano ją po raz ostatni w czwartek 22 grudnia 2000 roku. Ten dzień był jak każdy inny. W kalendarzu Susan była wzmianka o spotkaniu z pewnym początkującym pisarzem. Miała mu pomóc w stworzeniu scenariusza. Jednak mężczyzna z przyczyn osobistych spotkanie odwołał. Spędziła więc ten czas samotnie w domu. Rozmawiała z kilkoma znajomymi przez telefon. Wyszła dopiero wieczorem. Umówiła się z przyjacielem na kolację i wino. Wróciła do domu około 21:00.
Z nikim już się nie kontaktowała. Nie odpowiedziała na żaden telefon czy e-mail, co było dla niej nietypowe. W Wigilię miała spotkać się z przyjaciółmi. Dlatego założyliśmy, że to właśnie krótko po wejściu została zamordowana. Na miejscu zbrodni nie odnaleziono żadnych śladów włamania. Nikt z bliskich zamordowanej nie miał drugiego kompletu kluczy. Zatem ofiara musiała wpuścić sprawcę do środka. Przyjaciele nazywali Susan paranoiczką. Nie rozumieli jej niektórych zachowań. Wszystkie rozmowy telefoniczne nagrywała dyktafonem. Nigdy nie chciała stać przy dużych oknach, przerażały ją. Nie lubiła prowadzić samochodu. W szczególności unikała przejeżdżania po mostach. Panicznie bała się wypadku. Kiedy ktoś pukał lub dzwonił, musiała upewnić się, kto stoi po drugiej stronie drzwi. Zerkała w okno, przez które mogła dokładnie zobaczyć gości. Nigdy nie otwierała obcym. Bliscy przekonywali, że jeśli wpuściła zabójcę do środka, musiała go znać. Susan była ekstrawertyczką i duszą towarzystwa. Lubili ją. Miała wiele przyjaciół i znajomych. Zabawiała ludzi opowieściami. Często mówiła o swoim ojcu i dzieciństwie. Uwielbiali jej słuchać. Mimo to niektórym zaszła za skórę. W kręgu zainteresowania policji znalazła się właścicielka wynajmowanego przez nią domu. Dee Schiffer chciała pozbyć się lokatorki, ale Susan nie pozwoliła się wyrzucić. Posiadłość w luksusowej dzielnicy gwiazd nie prezentowała się najlepiej. Wymagała generalnego remontu. 55-latka chciała, by wynajmująca w końcu się tym zajęła. Ta jednak skąpiła na to pieniędzy. Wolała pozbyć się wymagającej najemczyni i wynająć lokal komuś innemu, z mniejszymi oczekiwaniami. Pisarka wstąpiła na drogę cywilną. Według postanowienia sądu mogła mieszkać tam bezpłatnie aż do momentu remontu. To nie zakończyło konfliktu między kobietami. Susan opowiadała bliskim, że Dee kilkukrotnie jej groziła. Podobno chwaliła się, że ma broń i chętnie przetestuje ją na Susan. Policja zdobyła ich listy. W jednym z nich ofiara napisała: proszę cię, żebyś więcej nie groziła mi słowami. Jeśli nie zapłacisz za czynsz, coś złego stanie się tobie i twoim psom. Dee miała jeszcze zagrozić, że skrzywdzi przybraną córkę najemczyni. Susan w tych listach podkreślała, że traktowała te groźby poważnie i obawiała się o swoje życie. Przybranemu synowi powiedziała, że jeśli skończy martwa, będzie to z winy tej kobiety. Policjanci mieli wątpliwości, czy starsza pani mogła być zabójczynią. Ewentualnie mogłaby kogoś wynająć do wykonania czarnej roboty, ale to też wydawało się mało realne. Raczej nie zleciłaby morderstwa w domu, który należał do niej. Musiała zdawać sobie sprawę, że taka zbrodnia odstraszy potencjalnych najemców. Poza tym okazało się, że w ostatnich miesiącach ich relacja się poprawiła. W dalszym ciągu nie pałały do siebie sympatią, ale zaczęły się tolerować. Ustaliły, że Susan będzie tam mieszkać jeszcze tylko do czerwca 2001 roku. Potem miały się pożegnać i już nigdy więcej nie spotkać. Dee Schiffer skreślono z listy podejrzanych. Kolejną osobą, której śledczy zaczęli się przyglądać, był menadżer ofiary. Nile Brennan. Policjanci ustalili, że zmarła często pożyczała od bliskich pieniądze. Niektóre długi spłaciła w całości, inne nie. Temu mężczyźnie była winna kilka tysięcy dolarów. Miał zatem motyw. Ponadto przyznał się, że 24 grudnia, kiedy policja opuściła miejsce zbrodni, wszedł do środka przez otwarte okno. Zabrał z domu zmarłej kilka rzeczy, między innymi jej listy. Wśród nich znajdowały się wyciągi z banku. Menedżer chciał wiedzieć, jaki był stan konta zmarłej. Liczył na to, że w jakiś sposób uda mu się odzyskać pieniądze, których nie oddała za życia. Jego zachowanie było podejrzane. Choć podobno Susan łączyła go nie tylko więź zawodowa, ale też szczera przyjaźń, to policjanci zaczęli w to wątpić. Jeszcze przed pogrzebem pisarki rzekomy przyjaciel mówił o niej niezbyt pochlebnie. Wspominał, że nie zwróciła mu długu. Niechętnie rozmawiał o niej zarówno z policją, jak i z mediami.
Irytowało go, gdy ktoś o nią pytał. Twierdził, że nie miał czasu, by nieustannie poruszać ten temat. Musiał skupić się na innych klientach, tych żyjących, zamiast rozpamiętywać martwą pisarkę. Funkcjonariusze poprosili go, żeby zjawił się na komisariacie i zabrał ze sobą swój kalendarz, w którym zapisywał daty wszystkich spotkań. Zgodnie z zapowiedzią przyjechał na miejsce, ale bez notesu. Podobno go zapomniał, ale nawet później śledczy nie uzyskali do niego dostępu. Niall twierdził, że 22 grudnia z nikim się nie spotkał. Nie miał niczego zaplanowanego, więc pokazywanie kalendarza wydawało mu się kompletnie zbędne. Policjanci mieli wobec niego złe przeczucia, ale ciężko było mu cokolwiek udowodnić. Kiedy w prasie nazywano go podejrzanym, menadżer zagroził pozwem. Mężczyzna przyznał, że wszedł do domu ofiary przez okno w kuchni. Żaden z policjantów go nie otwierał, podobnie jak żaden z przyjaciół, którzy zjawili się na miejscu. Musiało być zatem uchylone już wcześniej. Czyli zabójca niekoniecznie zapukał do drzwi. Mógł wejść do środka jeszcze pod nieobecność Susan i czekać na nią. W styczniu 2001 roku na komisariat przyszedł kolejny anonimowy list. Tajemniczy nadawca twierdził, że kobieta prawdopodobnie została zamordowana przez swojego najlepszego przyjaciela, Roberta. Początkowo ta teoria wydawała się nieprawdopodobna. Z zeznań świadków wynikało, że ze wskazanym mężczyzną ofiarę łączyła bardzo bliska więź, jednak dziwnym trafem nie zjawił się na jej pogrzebie. 2 lata starszego Roberta Dersta Susan poznała w 1967 roku. Oboje byli wtedy studentami Uniwersytetu Kalifornijskiego. Studiowali różne kierunki, ale mieli wspólnych kolegów i koleżanki. Od razu zwrócili na siebie uwagę. Za mężczyzną oglądała się chyba każda dziewczyna na kampusie. Był przystojnym i czarującym spadkobiercą milionera i magnata nieruchomości z Nowego Jorku. Susan dużo go łączyło, judaizm oraz podobne doświadczenia z młodości. Oboje dość wcześnie stracili matki, które odebrały sobie życie. Wychowywano ich w złotych klatkach. Nigdy nie musieli o nic prosić. Wszystko dostawali od ręki. Dzielił ich charakter i osobowość. Ona dusza towarzystwa. On z kolei samotny wilk. Mimo to stali się niemal nierozłączni. Świadkowie twierdzą, że pomiędzy tą dwójką nigdy nie było żadnej romantycznej relacji. Kobieta nie miała rodzeństwa. Lubiła myśleć o przyjacielu jako o swoim starszym bracie, którego zawsze chciała mieć. On był jej Bobim, ona jego Susie. Ich przyjaźń nie osłabła nawet wtedy, gdy Robert wziął ślub. Żona mężczyzny zaakceptowała tę relację. Wiedziała, że tę dwójkę łączy więź czysto platoniczna. Mało tego, szczerze lubiła przyjaciółkę męża. W 1982 roku żona Roberta zniknęła w tajemniczych okolicznościach. Policja nie mogła jej odnaleźć. Sprawa zyskała dość spory rozgłos. Robert był tym zmęczony i wycofał się na chwilę z życia publicznego. To właśnie wtedy Susan przejęła pałeczkę i stała się jego nieoficjalną rzeczniczką prasową. Dementowała wszelkie plotki dotyczące zaginięcia. Szczególnie te, które zakładały, że to mąż pozbył się żony. Kiedy 2 lata później planowała swój własny ślub, zasmucało ją, że będzie musiała pójść do ołtarzu sama. Jako dziewczynka wyobrażała sobie tę chwilę i wówczas myślała, że to ojciec ją poprowadzi. Ale on już od dawna nie żył. Na szczęście najlepszy przyjaciel wpadł na pomysł, że go zastąpi. Kobieta była mu za to ogromnie wdzięczna. Milioner przez lata wspierał ją finansowo. Na jakiś czas przed śmiercią pisarka poprosiła go o pożyczkę. Bez problemu wysłał jej 2 czeki, każdy na 20 tysięcy dolarów. Skoro byli tak oddanymi przyjaciółmi, dlaczego miałby ją zabić? Śledczy dość szybko zrozumieli, że zamordowana prawdopodobnie znała jego największy sekret. I kiedy mówiła innym, że ma cenne informacje mogące wywołać trzęsienie ziemi, nie chodziło o mafijne porachunki. Pierwsza żona milionera nazywała się Kathleen McCormack.
Poznali się w 1971 roku, kiedy ona miała zaledwie 17 lub 18 lat, a on 28. Już po dwóch randkach mężczyzna zaproponował, aby wspólnie zamieszkali i przeprowadzili się do innego stanu. W kwietniu 73 roku wzięli ślub. W pierwszych latach związku mieszkali w Vermont, gdzie mąż prowadził sklep ze zdrową żywnością. Potem wrócili do rodzinnego Nowego Jorku. Kupili mieszkanie na Manhattanie. Mężczyzna na żądanie ojca zajął się rodzinnym biznesem, czego szczerze nie chciał. Jakiś czas później kobieta rozpoczęła studia medyczne. Wcześniej pracowała jako higienistka stomatologiczna, ale chciała zostać lekarzem pediatrą. Studia powinna skończyć wiosną 82 roku, ale już kilka miesięcy wcześniej zniknęła bez słowa. 31 stycznia odwiedziła swoją przyjaciółkę, która mieszkała w sąsiednim stanie i organizowała wtedy przyjęcie. Kobieta twierdziła, że studentka medycyny zachowywała się dziwnie, była czymś zmartwiona. Poza tym miała na sobie niezbyt wyjściowe ubrania. Świadek wspomniała o spodniach dresowych, które zupełnie nie pasowały do studentki, zwykle eleganckiej i wytwornej. W pewnym momencie zadzwonił do niej Robert. Krótko później pożegnała się z przyjaciółką. Nie pojechała do mieszkania na Manhattanie, tylko do domu około 80 km od Nowego Jorku. Mąż już tam na nią czekał. Na miejscu spakowała najpotrzebniejsze rzeczy, bo musiała wrócić do miasta na studia. Ukochany zawiózł ją na dworzec kolejowy. Potem odwiedził dom swojego kolegi, z którym wypił drinka. Zadzwonił do żony z budki telefonicznej i upewnił się, że bezpiecznie dotarła na miejsce. Kobieta przestała kontaktować się zarówno z nim, jak i z resztą rodziny oraz znajomymi. Mąż zgłosił zaginięcie dopiero 5 lutego. Twierdził, że zrobił to tak późno, gdyż wcześniej zdarzało jej się milczeć przez długi czas, szczególnie gdy była bardzo pochłonięta studiami. Zmartwił się, kiedy wrócił do ich wspólnego mieszkania i jej tam nie znalazł. Zadzwonił do teściów i przyjaciół. Nikt nie wiedział, gdzie mogła być. Policjanci dotarli do dwóch osób, które widziały ją kolejnego dnia po powrocie do Nowego Jorku, czyli 1 lutego. Byli to pracownicy apartamentowca, w którym małżeństwo mieszkało. Później wyszło na jaw, że studentka skontaktowała się z dziekanem swojej uczelni, by poinformować go o nieobecności na najbliższych zajęciach. Robert początkowo był przejęty zniknięciem żony, ale dość szybko wrócił do normalnego życia. Zachowywał się tak, jakby nie zależało mu na jej odnalezieniu. Najpierw zaoferował kwotę 100 tysięcy dolarów za pomoc w śledztwie, ale po jakimś czasie zmniejszył ją do 15 tysięcy. Zaczął oficjalnie spotykać się z kimś innym. Później wyszło na jaw, że ten związek rozpoczął się znacznie wcześniej, już w 80 roku. Zarówno z mieszkania, jak i domu nad jeziorem wyrzucił rzeczy Kathleen. Między innymi jej ubrania, książki i notatki. Śledczy zaczęli przyglądać się milionerowi. Na jaw wyszły fakty świadczące o tym, że to małżeństwo nie było udane. Mężczyzna znęcał się nad swoją żoną psychicznie i fizycznie. W latach 70. zmusił ją, aby usunęła ciążę. Sąsiedzi z mieszkania obok zeznali, że pewnej nocy kobieta przedostała się na ich balkon i błagała o pomoc. Opowiedziała im, co takiego się stało. Mąż ją pobił i groził jej śmiercią. Podobno trzymał w domu pistolet. Takich sytuacji było więcej. Bała się go, ale nigdzie tego nie zgłaszała. Podejrzewała, że nikt by jej nie uwierzył z uwagi na pozycję całej rodziny jej partnera w mieście. Przyjaciółka zeznała, że na kilka tygodni przed zniknięciem maltretowana żona trafiła do szpitala z widocznymi oznakami przemocy. Wyjawiła, że była to sprawka męża. Chciała w końcu od niego odejść, ale on nie mógł na to pozwolić. Prawdopodobnie bał się, że na jaw wyszłyby wszystkie brudy, które próbował zamieść pod dywan. Postanowił, że już więcej nie da jej złamanego grosza. Przestał płacić za czesne na uczelni, anulował jej karty kredytowe i usunął jej pełnomocnictwo do wspólnego konta bankowego. Krótko później kobieta zniknęła. Pojawiło się sporo podejrzeń, że mąż miał coś wspólnego z tym zniknięciem. Jednak nie znaleziono na to dowodów.
maltretowana przez lata Kathleen mogła skutecznie ukryć się przed swoim oprawcą. Powstała też teoria, że uciekła z kochankiem. Jej zwolenniczką była m.in. Susan, która w ten sposób broniła swojego Bobiego. Bliscy zaginionej w to nie wierzyli. Przyjaciółki Kathleen postanowiły przeczesać dom nad jeziorem na własną rękę. Policja przeszukała tę posiadłość pobieżnie. Ich uwaga była skupiona na mieszkaniu w mieście. Kobiety znalazły tam rzeczy poszukiwanej, leżące w śmieciach. Natknęły się również na odręczne notatki Roberta. Ich treść wydawała się niepokojąca. Mężczyzna napisał na jednej z kartek następujące słowa: wysypisko śmieci, most, wykop, łódź, inne, łopata, wypożyczalnia samochodów lub ciężarówek. Czy było to zwyczajna rozpiska czynności do wykonania, a może plan ukrycia zwłok? Przyjaciółki kobiety skłaniały się ku tej drugiej wersji. Notatki dostarczyły detektywowi, ale nic z tym wówczas nie zrobiono. Mąż twierdził, że nie skrzywdził żony, że to ona go porzuciła. Główny śledczy uznał, że zaginiona uciekła od domowego tyrana. W 1990 roku minęło 8 lat od zaginięcia. Policja nie natrafiła na żaden nowy trop w sprawie. Robert chciał rozwodu. Choć poszukiwana się nie odnalazła, to rozwiązanie małżeństwa było możliwe. Uznano, że odeszła i porzuciła męża. Mniej więcej w tym samym czasie mężczyzna sprzedał dom nad jeziorem. Zaczął spotykać się z inną kobietą, z którą wziął ślub w grudniu 2000 roku, kilka dni przed śmiercią przyjaciółki. O ceremonii przez jakiś czas nikt nie wiedział. Potem wyszło na jaw, że trwała zaledwie 15 minut i nie zorganizowano żadnego przyjęcia weselnego. W trakcie składania przysięgi małżeńskiej mężczyzna podobno nie wyglądał na szczęśliwego i zakochanego. Tak twierdził urzędnik udzielający ślubu. Robert skłócił się z rodziną. Nigdy nie wykazywał wielkiego zainteresowania rodzinnym interesem. Często ignorował powierzone mu obowiązki i nie zjawiał się w pracy. Od lat nie dogadywał się dobrze z rodzeństwem. Szukał tylko okazji do kłótni i ataku. Ojciec pragnął, by zgodnie z tradycją najstarsze dziecko było jego spadkobiercą. Ale z uwagi na zachowanie Roberta zmienił tę decyzję. Na swojego następcę wyznaczył drugiego syna, który został prezesem w 1994 roku. Robert na jakiś czas wyjechał z Nowego Jorku. Całkowicie odciął się od bliskich. Choć wcześniej nie interesował się sprawami firmy, chciał stanąć na jej czele. Uważał, że to mu się po prostu należało. Poczuł się zdradzony. Twierdził, że starszy brat stanowi dla niego niebezpieczeństwo, że mógłby go nawet zabić. Dlatego mężczyzna był pod stałą ochroną. W jednym z wywiadów opowiedział, że podejrzany mógł czynić przygotowania do morderstwa, że niegdyś miał psa, który zniknął w tajemniczych okolicznościach, że prawdopodobnie został zabity przez swojego właściciela, bo ten chciał przećwiczyć odebranie komuś życia. 5 lat później śledczy na nowo zainteresowali się sprawą zniknięcia studentki medycyny. Nowojorska policja otrzymała interesującą informację od pewnego osadzonego, niepowiązanego z Derstami. Twierdził, że dość dobrze znał sprawę zniknięcia studentki, która tak naprawdę została zamordowana przez męża. Poinformował, że jej zwłoki zakopano w pobliżu domu nad jeziorem. Pod lupę ponownie wzięto 2 mężczyzn, którzy rzekomo widzieli zaginioną 1 lutego 1982 roku. Po 17 latach zmienili swoje zeznania. Stwierdzili, że nie widzieli Kathleen, a tylko kogoś, kto miał na sobie podobne ubrania. Nie widzieli twarzy tej osoby, ani żadnych innych szczegółów, dzięki którym mogliby ją jednoznacznie rozpoznać. Pojawiły się wątpliwości, czy to studentka zadzwoniła do dziekana swojej uczelni. Osoba, która odebrała telefon, nie znała jej głosu. Teoretycznie mogła to być zupełnie obca kobieta, która przedstawiła się jako Kathleen. Na początku 2000 roku policja kolejny raz, ale tym razem bardzo dokładnie, przeszukała domek nad jeziorem. Niestety od dekady nie należał on już do Roberta. Z tego względu nic tam nie znaleziono.
Jeśli kiedykolwiek były tam jakieś dowody, po takim czasie z pewnością wszelkie ślady zostały już zatarte. Sprzątaczka przyznała, że krótko po zniknięciu Kathleen zauważyła w posiadłości dziwne ślady, m.in. krew na umywalce czy przekrzywiony panel podłogowy. Co ciekawe, przekonywała, że o wszystkim powiedziała stróżom prawa już w 1982 roku. Jednak w policyjnym raporcie nie było na ten temat jakiejkolwiek wzmianki. Głównemu śledczemu w szczególności zależało na zeznaniach jednej osoby – Susan. Wierzył, że kobieta była kluczem do prawdy, że ona doskonale znała sekret swojego przyjaciela i mogłaby go łatwo pogrążyć. Dużo wskazywało na to, że była wtajemniczona w szczegóły zbrodni. Swojemu kuzynowi kiedyś opowiedziała, że zwłoki zostały pogrzebane pod domem. Nie powiedziała jednak, gdzie dokładnie. Robert i jego rodzina, jak na magnatów nieruchomości przystało, mieli więcej niż jedną rezydencję. Być może chodziło o domek nad jeziorem. Komuś innemu przyznała się do tego, że w 1982 roku przyjaciel poprosił ją, by zadzwoniła na uczelnię i podała się za jego żonę. Miała przekazać informację, że przez jakiś czas nie będzie jej na zajęciach. Zrobiła to. To zgadzało się z teorią wysnutą przez policjantów, że to nie Kathleen wykonała ten telefon. Susan pomogła Robertowi, więc musiała zginąć? Według ustaleń śledczych z Los Angeles, mężczyzna 19 grudnia 2000 roku przyleciał do Kalifornii. Wiadomo, że był w niewielkiej miejscowości Trinidad w San Francisco, czyli kilkaset kilometrów od domu Susan. Nie było dowodów świadczących o tym, że przebywał w Los Angeles lub Beverly Hills, choć niewykluczone, że jednak tam pojechał. Do domu wrócił 23 grudnia. W pewnym momencie Robertowi zaczął się palić grunt pod nogami. Policjanci z Nowego Jorku badali sprawę zniknięcia jego żony, a ci z Los Angeles analizowali zagadkę zabójstwa najlepszej przyjaciółki. W obu przypadkach był podejrzanym. Mijały miesiące, a mężczyzna w dalszym ciągu nie został zatrzymany. Nie postawiono mu żadnych zarzutów. Obawiał się, że to tylko kwestia czasu. Nie podobało mu się zainteresowanie dziennikarzy. Już raz znalazł się w takiej sytuacji. Wtedy zbawieniem okazała się Susan, tyle że ona nie żyła, a żaden z pozostałych przyjaciół nie był mu tak oddany jak ona. W kwietniu 2001 roku Robert zniknął. Nigdzie nie można było go namierzyć. Na jego trop trafiono dopiero kilka miesięcy później. Można powiedzieć, że przez przypadek, ale czy na pewno? Pod koniec września tego samego roku nazwisko Roberta Dersta pojawiło się w sprawie tajemniczej śmierci. Z zatoki Galveston w Teksasie wyłowiono ludzki tułów. Później znaleziono kilka worków na śmieci, w których były odcięte kończyny. Okazało się, że szczątki należały do tej samej osoby. Był to starszy mężczyzna. Dzięki odciskowi palca ustalono jego tożsamość. Zmarły nazywał się Morris Black. Niewiele o nim wiadomo. 71-latek prawdopodobnie nie miał żadnych bliskich, a jeśli nawet, to nie utrzymywał z nimi kontaktu. Na znalezionych fragmentach ciała odkryto liczne siniaki i inne drobne urazy, które jednak nie stanowiły przyczyny śmierci. Lekarz sądowy uznał, że ofiara prawdopodobnie zmarła na skutek urazu zadanego w głowę. Tylko tej jednej części brakowało. Policja uważnie przeczesała teren, ale bez rezultatów. Natomiast w wodzie odnaleziono gazetę, na której zapisano tajemniczy adres. Funkcjonariusze pojechali na to miejsce. Przy tej ulicy mieścił się dom, podzielony na kilka mniejszych mieszkań. W tamtym czasie wynajmowały je tylko dwie osoby. Jedną z nich był mężczyzna, którego zwłoki odnaleziono. Na miejscu zabezpieczono ślady krwi. Były wszędzie, na ganku, schodach, ulicy, a także w środku, na niewielkim korytarzu. Krew płynęła z mieszkania ofiary wprost do drugiego mieszkania, które wynajmowała staruszka Dorothy Sider. Niestety jej nie było. Właściciel domu twierdził, że kobieta dużo podróżowała. Czasami odwiedzał ją tajemniczy mężczyzna. Dodał też, że dziwnie wyglądała. Jego zdaniem miała dość męskie rysy twarzy. Te słowa przykuły uwagę stróżów prawa. Przez myśl przeszło im, że Dorothy to być może mężczyzna w przebraniu, który się przed czymś ukrywał.
Przeszukali jej mieszkanie i pod podłogą trafili na spore ilości krwi. Sprawdzono to dokładnie i okazało się, że to krew ofiary. W śmieciach staruszki znaleziono dokumentację medyczną wystawioną na nazwisko Robert Durst. Teksańscy śledczy nie mieli pojęcia, kim był ten człowiek. Skontaktowali się z kliniką okulistyczną i poprosili, by natychmiast ich powiadomić, jeśli kiedykolwiek się tam pojawi. Jakiś czas później go ujęto. W należącym do niego samochodzie zabezpieczono piłę, która została użyta do poćwiartowania zwłok Morrisa. Milioner trafił do aresztu, ale wkrótce go opuścił po wpłaceniu kaucji. Krótko później miał pojawić się w sądzie na odczytaniu aktu oskarżenia, ale tego nie zrobił. Postanowił ukryć się przed wymiarem sprawiedliwości. Wyjechał do Pensylwanii. Przemieszczał się samochodem, który wypożyczył na nazwisko nieżyjącego sąsiada. Pod koniec listopada 2001 roku poszedł do sklepu spożywczego i próbował ukraść kanapkę. Ochroniarze złapali go na gorącym uczynku i zawiadomili policję. Stróże prawa nie mogli zrozumieć, dlaczego ten człowiek to zrobił. W portfelu miał $500, a w samochodzie ponad 30 tysięcy. Bez problemu mógł po prostu kupić kanapkę. Oprócz tego znaleźli u niego marihuanę, dwa pistolety oraz karteczkę z zanotowanym adresem przyjaciółki swojej zaginionej żony. Robert był uwikłany już w 3 śledztwa. Wszystkiego uparcie się wypierał. Przyznał się jedynie do tego, że faktycznie postrzelił 71-latka. Zeznał, że zrobił to w obronie koniecznej. Jego wersja brzmiała następująco. Zaprzyjaźnił się z Morrisem. Wyznał mu, że Dorothy to tylko przykrywka. Podał swoje prawdziwe nazwisko. Opowiedział, że uciekał przed przeszłością. Przyjaciel go zrozumiał. Często oglądali razem telewizję i wychodzili na kawę. Dużo ich łączyło, między innymi zamiłowanie do broni palnej. 71-latek wiedział, że Robert miał dwa pistolety. 28 września 2001 roku Morris wszedł do mieszkania sąsiada, kiedy ten załatwiał sprawy na mieście. Milioner po powrocie zauważył, że jego przyjaciel dziwnie się zachowuje. Kilka dni wcześniej dostał nakaz eksmisji. Morris musiał się wyprowadzić, czego szczerze nie chciał. Swoją złość i frustrację próbował wyładować na Robercie. Jednak bogacz szybko się zorientował, że drugi mężczyzna trzymał w dłoni jego broń. Powiedział, że ofiara wycelowała w niego. Przestraszony więc chwycił za lufę. Obaj przewrócili się na podłogę. Nagle rozległ się wystrzał. Milioner próbował nas przekonać, że nie dotknął spustu. Jednak kiedy spojrzał na swojego sąsiada, po jego twarzy spływała krew. Robert chciał mu pomóc, ale nie wiedział jak. W wynajmowanym przez niego mieszkaniu nie było telefonu. Liczył więc na to, że ktoś inny zadzwoni po karetkę. Wyszedł z budynku. Pukał od drzwi do drzwi, ale nikt mu nie otworzył. Wrócił. Wtedy zauważył, że ranny nie przeżył. Nie dało się już nic zrobić. Zaczął analizować całą sytuację. Zadawał sobie pytania. Co powinien zrobić? Czy policja mu uwierzy? Czy od razu zorientują się, kim naprawdę jest? Doszedł do wniosku, że jego wersja brzmi niewiarygodnie. Był w końcu bardzo majętnym człowiekiem, a wynajmował marne mieszkanie za kilkaset dolarów miesięcznie. Do tego udawał kobietę. Założył, że jeśli policja go rozpozna, potraktują go jak okrutnego zabójcę. Musiał pozbyć się zwłok, oczyścić miejsce zbrodni z krwi i odcisków palców zmarłego. Zrobić coś, by dalej pozostać niezauważonym. Zmarły okazał się za ciężki, by go podnieść. Robert miał zatem dwa wyjścia. Albo poprosić kogoś o pomoc, albo rozczłonkować ciało. Pierwsza opcja w ogóle nie wchodziła w grę. Nie było nikogo, do kogo mógłby się zwrócić. Wiedział natomiast, że Denat miał u siebie to, czego on wtedy potrzebował. Pewnego razu zauważył w jego mieszkaniu liczne ostre przedmioty, noże i siekierę. To one posłużyły mu w procesie ćwiartowania zwłok. Poszedł też po piłę do sklepu. Odcięte fragmenty ciała włożył do worków na śmieci. Tors umieścił w walizce. Wszystko to przewiózł autem i wrzucił do wody. Ta wersja została przedstawiona przed sądem.
Prokurator próbował ją podważyć, twierdząc, że Robert zamordował z zimną krwią. Sugerował, że ofiara może chciała podać policji miejsce, w którym zbieg z Nowego Jorku się ukrywał. Niewykluczone, że Morris mógł go szantażować. Chciał pieniądze za milczenie. Wiedział w końcu, że przyjacielowi ich nie brakowało. Oskarżony został przebadany przez lekarza psychiatrę, który stwierdził u niego autyzm. Obrona argumentowała, że to zaburzenie diametralnie wpływało na jego relacje z otoczeniem i sposób komunikacji. Podkreślano, że to dlatego opuścił Nowy Jork i udawał kobietę. Adwokaci stworzyli też linię obrony, według której Robert był ofiarą prokuratorki zajmującej się zaginięciem jego żony. Mówiono, że to kobieta o politycznych aspiracjach, pragnąca wspiąć się na sam szczyt. Rozwiązanie zagadki sprzed lat mogłoby jej w tym pomóc. Na miejscu zbrodni nie zabezpieczono żadnych śladów świadczących o tym, że rozwój wydarzeń mógł być inny. Nie było też zbyt wielu świadków. Ława przysięgłych oceniła, że oskarżony nie zamordował Morrisa. Rok później uznano go za winnego zbezczeszczenia zwłok. Postawiono mu też inny zarzut związany z brakiem stawiennictwa w sądzie w odpowiednim terminie po tym, jak został zwolniony za kaucją. Skazano go na 5 lat pozbawienia wolności. Dwuletni pobyt w areszcie śledczym zaliczono na poczet tej kary, więc zostało mu już do odsiedzenia tylko 3 lata. Jednak opuścił więzienie już w 2005 roku. Krótko później złamał warunki zwolnienia. Wybrał się na wycieczkę bez wymaganej zgody sądu. Pojechał do Teksasu, do miejsca, w którym Morris umarł. Następnym przystankiem na jego trasie był sklep spożywczy. Miał wyjątkowego pecha, bo spotkał tam sędziego, który orzekał w jego sprawie. Skazaniec wrócił za kratki, ale wyszedł na wolność już po kilku miesiącach. Sprawa zabójstwa Susan stała w miejscu. Policjanci z Los Angeles podejrzewali Roberta, ale nie mieli żadnego niepodważalnego dowodu. Sam fakt, że krótko po jej śmierci się ukrywał, o niczym nie świadczył. Nie mogli pozbyć się wrażenia, że ich śledztwo jest powiązane z zagadką zaginięcia żony milionera. Zeznania świadków wskazywały na to, że pisarka wiedziała, co stało się z Kathleen i to od wielu lat. Być może nawet pomogła w zatuszowaniu zbrodni. Ale z jakiegoś powodu postanowiła wszystko wyjawić po latach. Policjanci ustalili, że krótko po zniknięciu Kathleen ktoś dzwonił do firmy należącej do Derstów z pralni w niewielkiej miejscowości w stanie New Jersey. Założyli, że mógł to być Robert. A to dlatego, że połączenie wykonano nie na koszt dzwoniącego, a drugiej strony. Milioner dość często tak robił, gdy musiał skontaktować się z ojcem lub kimś innym z rodziny. W latach 80. mafia rządziła w tamtej części New Jersey. Nowojorscy detektywi wysnuli pewną teorię. Pisarka, która wtedy miała znajomości wśród gangsterów, mogła poprosić kogoś o skuteczne ukrycie zwłok. Przyjaciele twierdzili, że dla swojego Bobiego byłaby w stanie zrobić wszystko. Jednak czy posunęłaby się aż tak daleko? Niektórzy uważali, że tak. Ale to tylko domysły. Jedyna osoba, która mogłaby udzielić odpowiedzi, czyli Susan, nie żyła. Śledczy obawiali się, że wraz z jej śmiercią stracili możliwość rozwiązania zagadki zniknięcia niedoszłej lekarki. W 2010 roku w kinach wyemitowano film zainspirowany małżeństwem Derstów. Jego tytuł brzmi Wszystko co dobre. Milioner skontaktował się z reżyserem tej produkcji, Andrew Jarrettiem. Przyznał, że film wywarł na nim ogromne wrażenie. Filmowiec złożył mu propozycję. Chciał przeprowadzić z nim wywiad. Dać szansę na opowiedzenie tej historii z jego perspektywy. Był to początek projektu, który ukazał się 5 lat później w formie serialu dokumentalnego pod tytułem Przeklęty. Życie i śmierci Roberta Dersta na HBO. Milioner dostał okazję przedstawienia swojej wersji wydarzeń. Z nami, to znaczy z policjantami, już tak chętnie nie rozmawiał. Liczył na to, że wyemitowanie tych wywiadów ociepli jego wizerunek i że znowu stanie się o nim głośno. Być może nawet przyćmi swojego młodszego brata. Robert zaprzeczył zamordowaniu Kathleen, Susan i Morrisa. Opowiedział też o swoim dzieciństwie. O tym, że gdy miał 5 lat, jego matka odebrała sobie życie.
Przywołał historię, w której ojciec w wieczór jej śmierci powiedział do niego: chodź, popatrzymy na mamusię. Stanęli przy oknie i wpatrywali się w kobietę stojącą na dachu po drugiej stronie posiadłości. Widzieli, jak skoczyła. Robert twierdził, że to znacząco na niego wpłynęło. Odcisnęło na nim piętno, z którym musiał radzić sobie przez całe życie. Młodszy brat zaprzeczył tej historii. Powiedział, że została wymyślona, by wzbudzić współczucie. W tym dokumencie skupiono się też na ich rywalizacji. Nie lubili się. Filmowcy chcieli porozmawiać ze spadkobiercą fortuny Derstów, ale ten odmówił. Z ustaleń wynika, że rodzina całkowicie wyrzekła się Roberta. Przestano o nim rozmawiać, zupełnie jakby nie istniał. Podobnie potraktowano zaginięcie Kathleen. Pojawiła się sugestia, że przynajmniej kilku członków tej rodziny może znać prawdę o tym, co stało się w 1982 roku. Że to nie córka gangstera, a właśnie oni pomogli w ukryciu zwłok i pozbyciu się obciążających dowodów. Warto przypomnieć, że teoria z New Jersey również do tego pasuje. Nigdy nie ustalono, kim był dzwoniący i czy to rzeczywiście miało związek z tą sprawą. Mimo to śledczy nie uznali tego za zbieg okoliczności. Robert przyznał, że nie był szczery z detektywem, który przesłuchał go w związku z zaginięciem żony. Po tym, jak odwiózł ją na dworzec, już więcej z nią nie rozmawiał. Nie zadzwonił do niej z budki telefonicznej. Tamtego wieczoru nie odwiedził też kolegi. Przyznał, że wymyślił te szczegóły, by jego wersja była bardziej wiarygodna. Chciałby przesłuchujący dał mu jak najszybciej spokój. W tym serialu poruszono też kwestię pierwszego listu, który przyszedł na komisariat policji w Beverly Hills. Ten zawierający adres Susan oraz słowo kadawer, które na język polski można przetłumaczyć jako trup, denat lub zwłoki. W mowie potocznej Amerykanie najczęściej używają sformułowania body, czyli ciało. Słowo zwłoki nie jest często używane. Jednak z relacji przyjaciół Dersta wynika, że tym słowem posługiwała się Kathleen. Jako studentka medycyny miała praktyki w prosektorium i opowiadała o nich mężowi. Dzięki temu Robert wszedł w nawyk mówienia o denatach i zwłokach, a nie ciałach. Autor, adresując kopertę, popełnił błąd ortograficzny. Pomylił się w nazwie miasta. Przed literą Y napisał E. Beverley. Przeprowadzający wywiad zapytał, czy to Robert za tym stał, ale ten zaprzeczył. Wszystko wskazuje na to, że policjanci nigdy szczególnie nie pochylili się nad tym wątkiem, choć zdawali sobie sprawę, że to istotny trop. Dzięki niemu założyli, że sprawcę i ofiarę łączyła więź emocjonalna. Mimo to nie pobrali próbek pisma od osób z kręgu podejrzanych. Na pewno nie zrobili tego w przypadku nowojorskiego bogacza. W trakcie tworzenia serialu HBO przybrany syn Susan dostarczył twórcom jej prywatne rzeczy. Wśród nich znajdował się list, który kobieta otrzymała od swojego najlepszego przyjaciela. Zwrócono uwagę na kopertę. Charakter pisma był identyczny do tego z zabezpieczonego przez policję dowodu. Pojawił się ten sam błąd ortograficzny w postaci przeinaczenia nazwy miasta. Reżyser, który kilkukrotnie porozmawiał już z Robertem, chciał umówić się na kolejne spotkanie. Robert nie był już zainteresowany opowiedzeniem swojej historii. Być może wyczuł, że coś jest nie tak, lub zwyczajnie uznał, że powiedział już wszystko. Na początku nieustannie przekładał termin wywiadu. Później oznajmił przez telefon, że nie ma już więcej nic do dodania. Jakiś czas później starszy już mężczyzna został aresztowany. Złamał zakaz zbliżania się do brata, przychodząc pod jego dom. Krótko po opuszczeniu aresztu za kaucją odezwał się do reżysera produkcji. Zmienił zdanie i wyraził chęć rozmowy. Obaj wkrótce się spotkali. Robertowi pokazano fotografię, na której stoi obok Susan. Uśmiechnięta od ucha do ucha kobieta obejmuje go. Później musiał spojrzeć na list, który napisał do niej prawdopodobnie w połowie lat 90. Następnie doszło do konfrontacji. Pozwolono mu zerknąć na kopertę, w której go przysłano. Opisał własnymi słowami, co widział. Adres przyjaciółki zapisany drukowanymi literami z błędem ortograficznym. Chwilę później reżyser podsunął mu inną kartkę. Widniała na niej nazwa Beverly Hills, dwukrotnie. Jedna pochodziła z tego samego listu.
druga z anonimu, który policja otrzymała w 2000 roku, dzień po znalezieniu zwłok pisarki. Starszy mężczyzna przyznał, że sam widzi podobieństwo w charakterze pisma. Podkreślił jednak, że to nie on wysłał list na komisariat, że to mógł zrobić tylko sprawca. Twierdził, że nie zabił swojej najlepszej przyjaciółki. Podobieństwo argumentował tym, że drukowane litery są najczęściej do siebie podobne, nieważne kto je pisze. Stwierdził też, że błąd, który się tam wkradł, jest dość pospolity. Nie potrafił jednak rozpoznać, które słowo napisał on, a które nie. Twórcy dokumentu jeszcze przed rozmową z Derstem skontaktowali się z grafologiem. Przekazali mu te dwa listy i pewien dokument, wypełniony przez staruszka drukowanymi literami. Ekspert dokonał analizy porównawczej. Ostatecznie twierdził, że wszystkie dostarczone dowody zostały napisane przez tę samą osobę. Niektóre litery, a w szczególności N, były na tyle charakterystyczne, że nie miał wątpliwości. Oba listy na początku 2013 roku przekazano nam. Wzięliśmy je pod lupę. Kolejna opinia grafologa potwierdziła, że notkę o zwłokach wysłał ten sam mężczyzna. Dwa lata później serial Przeklęty – Życie i śmierci Roberta Dersta został wyemitowany na HBO. W piątym odcinku pokazano, jak syn ofiary dostarcza należące do niej rzeczy, a także moment, w którym wyjęto z pudełka list. Krótko po tym 72-latek uciekł. Wydano nakaz aresztowania Roberta w związku z zabójstwem Susan. Prokuratura później twierdziła, że dokonano tego na podstawie innych dowodów i że nie miało to nic wspólnego z serialem. Odnaleziono go dzień przed wyemitowaniem finałowego odcinka. Dotarł do Nowego Orleanu w stanie Louisiana. Zameldował się w hotelu pod fałszywym nazwiskiem. Jednak nie zachował wystarczającej ostrożności. Dwa razy skorzystał ze swojego telefonu komórkowego. Dzięki temu został namierzony. W jego rzeczach policja trafiła na rewolwer kaliber 38. Miał go nielegalnie. Oprócz tego znaleziono jeszcze marihuanę, fałszywy dowód tożsamości, maskę, ponad 40 tysięcy dolarów, akt urodzenia, paszport i mapę. Wszystko wskazywało na to, że chciał uciec na Kubę. To państwo nie miało podpisanej umowy ekstradycyjnej z USA. Po emisji finału serialu okazało się, że jego twórcy dostarczyli funkcjonariuszom nie tylko listy. W 2014 roku, czyli prawie dwa lata od ostatniego wywiadu z Robertem, przeglądali wszystkie nagrane materiały. Dopiero wtedy zdali sobie sprawę, że kiedy skończyli ostatnią rozmowę, starszy mężczyzna poszedł do toalety z podpiętym mikrofonem, który miał włączoną funkcję nagrywania. Prawdopodobnie zapomniał o tym, bo zaczął mówić do siebie. Wypowiedział następujące słowa. Stało się, zostałeś przyłapany. To prawda, oczywiście, ale nie masz o niczym pojęcia. Aresztujcie go. Nie wiem, co jest w tym domu. Och, chcę tego. Co za katastrofa. Miał rację, a ja się myliłem. Miałem kłopot z odpowiedzią. Co ja do jasnej cholery narobiłem? Jasne, że ich zabiłem. Przyznał się do zabicia ich. Czy mówił o Kathleen, Susan i Morrisie? Jeśli tak, to wszystkiego się później wyparł. Jeszcze przed procesem wyszło na jaw, że nagranie zostało zmontowane i było edytowane. Obrońcy zdobyli surową wersję. W oryginale najpierw padły słowa: jasne, że ich zabiłem. Potem kilka innych komentarzy i w końcu pytanie: co ja do jasnej cholery narobiłem? Adwokaci zwracali uwagę, że to nie musiało paść w charakterze przyznania się do winy. Staruszek mógł po prostu mamrotać pod nosem i rzucić kilka sarkastycznych uwag, nie mających nic wspólnego z rzeczywistością. W lutym 2016 roku mężczyzna został skazany na 7 lat i miesiąc pozbawienia wolności za nielegalne posiadanie broni w Luizjanie. W dalszym ciągu czekał na proces w sprawie zabójstwa w Beverly Hills. Za to groziła mu nawet kara śmierci. Oskarżony znacząco podupadł na zdrowiu. Jeszcze przed aresztowaniem usunięto mu guz nowotworowy. Rak wrócił i zaatakował pęcherz moczowy. Z uwagi na jego stan, proces ruszył dopiero w 2021 roku. Adwokaci mieli więc dużo czasu na opracowanie linii obrony.
Robert przyznał, że to on wysłał list na komisariat policji w Beverly Hills. Podczas kręcenia serialu dokumentalnego powiedział, że musiał tego dokonać zabójca i ocenił ten ruch jako ryzykowny. Jednak wynajęci przez niego prawnicy później twierdzili, że napisanie takiego listu nie musiało od razu oznaczać, że jest winnym zabójstwa. Korespondencja została wysłana 23 grudnia 2000 roku, a ciało pisarki odnaleziono dzień później. Nikt nie wiedział, że ona nie żyła, za wyjątkiem mordercy. Takie jest moje zdanie. Obrona próbowała przeforsować wersję, zgodnie z którą przyjaciel przypadkowo odkrył zwłoki. Nie chciał, by martwa kobieta leżała w domu zbyt długo. Bał się zgłosić osobiście na policję, więc wysłał anonim. Na jego korzyść działało, że na miejscu zbrodni nie odnaleziono jego DNA. W jego rzeczach nie zabezpieczono też narzędzia zbrodni. Pogrążyły go zeznania przyjaciela. Świadek przyznał, że w trakcie jednej z rozmów Robert zwierzył mu się z zabicia Susan. Powiedział do niego: albo ja, albo ona. Nie miałem wyboru. Oskarżony złożył na sali rozpraw wyjaśnienia. Prokurator dość mocno go przycisnął. Zarzucił liczne kłamstwa. Zapytał, czy gdyby faktycznie kogoś zabił, zataiłby prawdę. W odpowiedzi usłyszał, że są takie kwestie, w których Robert bez wahania by skłamał. Twierdził jednocześnie, że podczas tego procesu mówił prawdę. Trudno było mu uwierzyć, skoro w tym samym czasie przyznał, że byłby zdolny do kłamstw. Uznano go za winnego zabójstwa Susan i wymierzono mu dożywocie, bez możliwości przedterminowego zwolnienia. W chwili zapadnięcia wyroku miał 78 lat. W listopadzie 2021 roku postawiono mu zarzut zabójstwa żony. Kilka dni wcześniej jego stan zdrowia drastycznie się pogorszył. Zachorował na koronawirusa i został podłączony do respiratora. Nie dożył kolejnego procesu. Zmarł krótko później, na początku 2022 roku. Roberta powiązano z kilkoma innymi tajemniczymi zaginięciami na przestrzeni lat. Do pierwszego z nich doszło w 1971 roku w stanie Vermont. W tej samej miejscowości, w której mężczyzna wówczas mieszkał i prowadził sklep ze zdrową żywnością. Len Schultz uczyła się w miejscowym koledżu. 10 grudnia 1971 roku zrobiła zakupy u Roberta. Kupiła tam m.in. suszone śliwki. Świadkowie widzieli, jak jadła je na zewnątrz. Później poszła na przystanek po drugiej stronie ulicy. Nikt jednak nie zauważył, czy dziewczyna wsiadła do jednego z autobusów. Nikt więcej jej nie spotkał. 18-latka nie wróciła ani do akademika, ani do domu. Nie zadzwoniła do rodziców czy przyjaciół. Przepadła bez słowa. Karen Mitchell miała niebawem skończyć 17 lat. Pochodziła z Long Beach w Kalifornii. Wychowywała ją mama, która ciężko pracowała. W połowie lat 90. Karen zamieszkała z wujkiem i ciocią w Uris, niewielkiej miejscowości. Była zwyczajną nastolatką, która interesowała się ruchem hipisów i ochroną środowiska. 25 listopada 97 roku pomagała w sklepie obuwniczym należącym do rodziny. Miała wolne od szkoły, ale musiała iść do pracy. Kiedy kilka godzin później ciocia pojechała ją odebrać, okazało się, że dziewczyna nigdy tam nie dotarła. Jej zaginięcie zgłoszono na policję. Funkcjonariusze przesłuchali świadka, który tamtego dnia widział dziewczynę podobną do Karen. Kłóciła się z jakimś mężczyzną, który chciałby wsiadła z nim do samochodu. Ona próbowała się uwolnić. Sporządzono portret pamięciowy tego człowieka. Był biały, około 60, drobnej budowy ciała o siwych włosach. Nosił okulary. Kiedy media rozpisywały się o milionerze i powiązanych z nim zbrodniach, śledczy zaczęli myśleć, że to być może człowiek, którego szukali. Pasował do portretu pamięciowego. Ponadto okazało się, że miał dom w tym samym hrabstwie. Pewien dziennikarz ustalił, że 25 listopada 1997 roku Derst przyjechał do miasteczka, w którym mieszkała nastolatka. Świadczyły o tym wyciągi z jego karty bankowej, ale zjawił się też tam wcześniej. Przynajmniej raz odwiedził sklep jej ciotki, w dodatku w kobiecym przebraniu. Poza tym prawdopodobnie przyszedł do przytułku dla bezdomnych, w którym Karen była wolontariuszką.
Nie ma jednak informacji, kiedy dokładnie się to wydarzyło. W przypadku obu tych spraw nie zebrano wystarczającego materiału dowodowego, by jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy za tymi zaginięciami naprawdę stał Robert. Jeśli porwał je i zamordował, pozostaje pytanie dlaczego. Dotychczas wykazano, że działał z konieczności. Zabił żonę, bo chciał rozwodu, który prawdopodobnie zszargałby jego dobre imię. Zabił przyjaciółkę, bo znała jego mroczny sekret. Sąsiada oficjalnie nie zabił, ale policja z Teksasu miała inne zdanie. Uważano, że zamordował Morrisa, bo ten wiedział o nim za dużo. Jak widać, popełnione przez niego zbrodnie wynikały z pewnej chłodnej kalkulacji. Czemu więc miałby krzywdzić obce nastolatki? Śledczy nie podzielili się z opinią publiczną żadną teorią na ten temat. Kolejną zaginioną dziewczyną, która mogła być ofiarą Roberta, jest Kristen Modafferi. 17-latka pochodziła z północnej Karoliny, ale rozpoczęła studia w Kalifornii, niedaleko San Francisco. To właśnie w tym mieście pracowała jako kelnerka w kawiarni. 23 czerwca 1997 roku poszła do pracy. Po skończonej zmianie wdała się w rozmowę z blond włosą kobietą. To był ostatni raz, kiedy ją widziano. Bogacz w tamtym czasie mieszkał w tej samej miejscowości. Rozmawiałem z policjantem zajmującym się tym zniknięciem. Miał różne teorie. Jedną z nich był udział milionera, który zabił i ukrył zwłoki. Nigdy nie ujawniono żadnych szczegółów. Czy śledczy zgromadzili inne dowody świadczące o tym powiązaniu? Jeśli tak, to nigdy tego oficjalnie nie skomentowali. I prawdopodobnie okazały się niewystarczająco mocne, by go o coś oskarżyć, czy nawet zwyczajnie przesłuchać. Na przestrzeni lat milioner mieszkał w kilku innych stanach, m.in. w Virginii, New Jersey czy Południowej Karolinie. Korzystał z fałszywych tożsamości i dokumentów. Jeśli faktycznie był sprawcą tych wszystkich zaginięć, to oznaczałoby to, że był seryjnym mordercą. A to rodzi pytanie – czy miał jeszcze więcej ofiar na sumieniu? Jednak jest to tylko teoria. Odpowiedzi mógłby udzielić wyłącznie jeden człowiek – sam Robert. Niestety nie ma już możliwości, by go o to zapytać. I tak prawdopodobnie by się nie przyznał. Tak jak powiedział to podczas swojego drugiego procesu. Niektórym rzeczom stanowczo by zaprzeczał, nawet jeśli były prawdą. Nowojorska policja do dziś nie odnalazła zwłok Kathleen. Kobieta została uznana za zmarłą w 2001 roku. Choć sąd nie zdążył ocenić dowodów i wydać werdyktu, detektywi, którzy je zgromadzili, nie mają wątpliwości. Ich zdaniem to mąż ją zabił. Pytanie tylko, co stało się z jej ciałem? Brakuje informacji, czy śledczy otrzymali zgodę na przekopanie podwórka wokół domu nad jeziorem. Prawdę musiała znać Susan. Być może była nawet w jakiś sposób współwinna, na przykład pomagała w ukryciu zwłok. Tajemnicę zabrała ze sobą do grobu. Źródła wykorzystane do stworzenia odcinka. Książka Cathy Scott pod tytułem Murder of a Mafia Daughter, wydana przez wydawnictwo Barnicate Books w 2015 roku. Serial dokumentalny w reżyserii Andrew Jareckiego pod tytułem Przeklęty. Życie i śmierci Roberta Dersta, dostępny na HBO Max. Raport ze śledztwa w sprawie zaginięcia Kathleen Derst, sporządzony przez prokurator okręgową hrabstwa Westchester Miriam Rocha. Artykuły z takich serwisów informacyjnych jak New York Post, CNN, CBS News i ABC News. Źródła wykorzystane do stworzenia materiału. Artykuł Three Trial for Murder, opublikowany na portalu New Yorker. Artykuł Eastbourne Murders Expose a Loophole in the Law, opublikowany na blogu pisarki Sue Coletta. Artykuł 25 Years Later, Widower Recalls Slain, opublikowany na portalu Seattle Times. Artykuł Swinging Between Guilty and Not Guilty, opublikowany na portalu Medium. Artykuł Henny's Trial Underway, opublikowany na portalu ABC. Artykuł Triple Murder Suspect Goes from Guilty to Innocent and Back to Guilty, opublikowany na portalu CNN. Źródła wykorzystane do stworzenia materiału. Książka Christine McGuire i Carly Norton, Perfect Victim, The True Story of the Girl in the Box, wydana w roku 1989 przez wydawnictwo Dell. Sprawozdanie z procesu Camerona Hookera, opublikowane na stronie Find Law.
praca Agnieszki Grygorczuk, Krzysztofa Dzierżanowskiego i Tomasza Kiliuka. Mechanizmy psychologiczne występujące w relacji ofiara-sprawca przemocy. Opublikowana w numerze 6 kwartalnika Psychiatra z roku 2009. Artykuł 104-year sentence given man in sex slavery case. Opublikowany na stronie Los Angeles Times. Artykuł Colleen Stan Today. Where is the kidnapping victim now? Opublikowany na stronie Heavy.com. Artykuł Inside the horrific torture and murder of 19-year-old Mary Elizabeth Spanhake. Opublikowany na stronie AllThat'sInteresting.com.